Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Stawkowego. Naszym gościem jest pan minister Jan Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów. Bardzo dziękujemy, że znalazł pan czas, żeby się w Krakowskim Klubie Stawkowym pojawić. Ja tylko przypomnę, że może od tego zacznę, że Krakowski Klub Stawkowy działa już od 8 lat, powstał tuż po katastrofie smoleńskiej w zupełnie innej rzeczywistości. Staraliśmy się zbudować środowisko, które jakoś przetrwa po katastrofie. Myślę, że nam się udało w jakimś stopniu. Jesteśmy drugim klubem w Polsce pod względem długości działania, bo pierwszy jest Romin, oczywiście już 10 lat, a my tylko 8. No ale do 10 postaramy się jakoś dotrzeć. Tak wspomniałem, 8 lat temu była zupełnie inna rzeczywistość, teraz żyjemy w innej. Pan minister mógł pokrótce powiedzieć, myślę, że to większość Państwa wie, ale nas też słucha w internecie ponad 1000 osób. Każde spotkanie obywają, a myślę, że z panem ministrem to spotkanie będzie też oglądało i słuchało parę tysięcy ludzi, więc dobrze by było, gdyby pan minister najpierw powiedział nam, czym się głównie urząd zajmuje. Dziękuję bardzo. A raz jeszcze bardzo serdecznie Państwa witam, kłaniam się nisko. Cieszę się, że na sali są właściwie w większości podopieczni naszego urzędu, poczynając od weterana walk o niepodległość, tego, który z bronią w ręku walczył, po tych, którzy trochę w innych formach, ale przejęli sztandar niepodległości od pokolenia pana Wacława i walczyli potem w strukturach wolnych związków zawodowych, ROBCIA, KPN-u, Solidarności, o wolną Polskę. Drodzy Państwo, nie wiem, jaka jest przyjęta formuła, tak mogę usiąść. Cieszę się również, że w naszym gronie tyle znajomych twarzy, bo jak Państwo dobrze wiedzą, zanim znalazłem się tam, gdzie się znalazłem, czyli mam zaszczyt kierować Urzędem do Spraw Kombatantów od ponad 2 lat, bardzo mocno i silnie związany byłem ze środowiskiem krakowskim z racji marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, którą miałem zaszczyt przewodzić od 1999 aż do 2014 roku. Więc w Krakowie część mojego serca, jak każdego zresztą Polaka, ale moje szczególnie, pozostało. Drodzy Państwo, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest instytucją rządową, która powstała w roku 1991 i oczywiście w pierwszej kolejności wówczas miała za zadanie roztoczenie opieki nad weteranami walk o niepodległość Rzeczpospolitej. Żyli wtedy jeszcze, jak Państwo doskonale wiedzą, zwłaszcza tu w Krakowie, legioniści, a więc ci najstarsi, walczący o niepodległość poprzez powstańców wielkopolskich, śląskich, uczestników wojny 20 roku i okresu wojennego i powojennego. Taka była formuła w latach 90., taka była też formuła na początku tego stulecia. Natomiast to, co niezwykle ważne i cenne i to, co właściwie udało się właściwie w ostatnich latach, to poszerzyć kompetencje urzędu o osoby, których tak wiele jest zresztą tu na sali, które były tym następnym pokoleniem walczącym o niepodległość, czyli o działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych po 1956 roku i rozszerzyć misję urzędu jako opiekuna tych, którzy walczyli o niepodległość aż do roku 1989, a represjonowani byli do rozwiązania Służby Bezpieczeństwa, czyli do wiosny roku 1990. A zatem, drodzy Państwo, tych weteranów podopiecznych walczących o niepodległość w latach II wojny światowej, no już legionistów oczywiście nie mamy poza Krystianem Wachsmuckim, środowiskiem, ale ponieważ musieliby mieć 130 lat, żeby funkcjonować, więc tych, którzy są objęci misją urzędu uczestników wojny obronnej 1939 roku, żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, batalionów chłopskich, żołnierzy wyklętych, deportowanych na roboty przymusowe, więźniów obozów koncentracyjnych i sybiraków,
Mamy jeszcze w Polsce około 300 tysięcy. To jest dość duża grupa. Oczywiście średnia wieku to jest 93-94 lata, więc mamy pełną świadomość, że niestety to pokolenie odchodzi na wieczną wartę, ale chcemy, aby odchodziło w sposób godny i taki, w którym mogą mieć pewność, że państwo polskie się nimi opiekuje. Stąd też zaraz wrócę do liczby, bo one też dobrze pokazują, jak w ostatnich dwóch latach, ponad dwóch latach, wzrosły środki na pomoc dla weteranów. To jest ta grupa. Udało nam się w ramach nowelizacji ustawy o kombatantach poszerzyć również czas, okres walk o niepodległość z bronią w ręku i znowelizowana ustawa o kombatantach przyjęła, że nie 56 rok, październik jest końcem walk, tylko rok 63, czyli śmierć Lalka. I zakładamy, że październik roku 63 to jest ten koniec walki orężnej, walki z bronią w ręku o niepodległość, choć oczywiście zdarzały się też przypadki i wyjątki już po śmierci Lalka, świadczące o tym, że jednak broń była w użyciu. Tak jak mówię, to jest grupa około 300 tysięcy jeszcze osób. Za chwilę będziemy nowelizowali jeszcze ustawę kombatancką w ten sposób, aby uzupełnić grono osób represjonowanych i dać szczególne uprawnienia żołnierzom górnikom. To jest licząca blisko 20 tysięcy osób, grupa, jak Państwo doskonale wiedzą, tych, którzy z powodów politycznych, bo to byli zazwyczaj albo bardzo młodzi żołnierze Armii Krajowej, albo dzieci na przykład legionistów, pełowiaków, czyli element, krótko mówiąc, z punktu widzenia komuny niebezpieczny, kierowano do pracy w absolutnie niewolniczych warunkach w kopalniach, zakładach uranów, kopalniach węgla kamiennego i tak dalej. Oni do tego momentu byli objęci taką ustawą, która dawała im pewne przywileje, ale nie aż takie jak wszystkim weteranom walczącym o niepodległość. Stąd nowelizacja idzie w kierunku włączenia ich po prostu do katalogu osób represjonowanych w latach tuż powojennych, bo te represje w stosunku do żołnierzy górników zakończyły się mniej więcej w roku 1958-59. No i ta druga grupa, tak licznie tutaj reprezentowana, czyli grupa objęta ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych. Jak Państwo wiedzą, ta ustawa, która miała zakładać opiekę państwa polskiego nad działaczami, została przyjęta jeszcze w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u w roku 2015. I tak naprawdę miała charakter absolutnie socjalny, niegodnościowy. Dość powiedzieć, że wtedy, kiedy pracowano nad tą ustawą, zamówiono w jednej z pracowni badań opinii publicznej, taką przyjęto dziwaczną w moim przekonaniu metodologię, ankietę, aby sprawdzić, ilu takich działaczy jest, ilu będzie beneficjentów tej ustawy. W związku z tym, nie prowadząc żadnych badań, czy to w oparciu o Instytut Pamięci Narodowej, czy też jakieś wywiady środowiskowe, puszczono ankieterów w Polskę i ankieterzy zadawali bardzo proste pytanie, czy pan, pani w okresie PRL-u walczyła z komuną. No i to ileś tam osób odpowiedziało, że walczyło, w efekcie czego, nakładając to na liczby i populację i tak dalej, wyszło, że walczących o niepodległość i żyjących do tej pory, po 56 roku walczących, jest ponad 300 tysięcy, a prawie pół miliona. W związku z tym przyjęto zasadę, że tak dużej grupy nie da się obsłużyć i przyjęto bardzo sztywne kryteria dochodowe. Jeżeli ktoś miał najniższą możliwą emeryturę czy rentę, to wówczas mógł ubiegać się ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o taką zapomogę jednorazową raz w roku. Jak miał bardzo niskie dochody, mógł wnosić o to, aby dostawać 400 zł miesięcznie takiego dodatku, świadczenia. Tak to mniej więcej wyglądało. W związku z powyższym bardzo wielu, jak Państwo wiedzą, działaczy też honorowo nie stało się beneficjentami tej ustawy, czekając, aż zostanie ona znowelizowana. I tak się na szczęście stało w roku ubiegłym. Parlament przyjął nowelizację, pan prezydent ją podpisał i przekształcona została ta ustawa, można powiedzieć, w ustawę godnościową. Znaczy, ona ma charakter socjalny, ponieważ w ślad za nią idą środki finansowe, ale są one niezależne od posiadanego przez działaczy opozycji antykomunistycznej dochodu. Krótko mówiąc,
każdy, kto otrzyma status działacza opozycji antykomunistycznej, status nadawany przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów w trybie decyzji administracyjnej, otrzymuje, jeżeli oczywiście sobie życzy, no ale są rzadkie przypadki, że sobie nie życzy, taki comiesięczny dodatek pieniężny wypłacany przez urząd w wysokości 400, obecnie 14 zł. Jest to taka sama kwota, i to bardzo wyraźnie podkreślam, jaką otrzymują kombatanci, weterani II wojny światowej. Nie chcieliśmy tutaj w żadnym wypadku dzielić tych dwóch grup podopiecznych urzędu. Jeżeli znajdą się środki, aby móc weteranom, kombatantom podwyższyć, to wtedy też podwyższymy działaczom opozycji antykomunistycznej. I w moim przekonaniu jest to rozwiązanie jak najbardziej sprawiedliwe, ponieważ walka, choć tu orężna, tu w większości bezoręczna, miała ten sam cel, walkę o niepodległość Polski. Zgodnie też z tą znowelizowaną ustawą, osoby, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, objęte są taką pomocą okresową, czyli przez 6 miesięcy otrzymują dodatkowe wsparcie ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów. Uruchomiliśmy też i ustawa nam na to pozwoliła specjalny program, który już jest adresowany wyłącznie do działaczy opozycji antykomunistycznej, dofinansowania pobytów sanatoryjnych, bo jak Państwo wiedzą, wszyscy tutaj, którzy z tego korzystają, są oczywiście bardzo młodzi duchem, ale czasem ciało jest nieco nadwątlone po przejściach i różnych doświadczeniach życiowych, więc warto z takiego programu wyjazdowego, sanatoryjnego skorzystać. Zresztą z tego co wiem, część z Państwa już z tego skorzystała. Dodatkowo oczywiście są Państwo jako beneficjenci tej ustawy zwolnieni z kolejek do lekarzy, tak jak kombatanci. Różnie to bywa w praktyce, ale ustawowo jest to zapisane i powiadomione są szefostwa NFZ-u we wszystkich województwach, że na podstawie tej legitymacji, którą Państwo otrzymują wraz z tą oznaką honorową, są Państwo zwolnieni z kolejek w aptekach i w zakładach opieki zdrowotnej. Niestety nie udało się przewalczyć rzeczy, którą posiadają kombatanci, ale to zakładam, że za chwilę będzie nam się w tym kierunku też nowelizacja kolejna szykowała, mianowicie aby działacze opozycji antykomunistycznej mieli te 51% zniżki na przejazdy komunikacją krajową. Jeżeli chodzi o przejazdy komunikacją miejską, to tutaj samorządy, w Krakowie jest uchwała i tu jest, zdaje się, darmowy przejazd, prawda? W Warszawie niestety połowa, w różnych miastach to różnie bywa. My staramy się na bieżąco monitorować to i zamieszczać na naszej stronie internetowej wykaz miast, które już podjęły uchwałę o przejazdach komunikacją miejską na podstawie tej legitymacji gratisowo bądź ulgowo. Więc jak Państwo widzą, środki i na to są zabezpieczone. Jest wyraźny, tak powiem, krok w kierunku pomocy dla tych, którzy walczyli o niepodległość do roku 89. No oczywiście ta ustawa pewnie mogłaby mieć jeszcze lepszy kształt, czyli ta pomoc mogłaby być jeszcze większa, no ale oczywiście też możliwości finansowe państwa to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest taka, iż dopiero teraz będziemy mogli dokładnie sprawdzić na podstawie przysyłanych do nas wniosków, ilu działaczy opozycji antykomunistycznej żyje i ilu kwalifikuje się po procedurze, którą przechodzą w Instytucie Pamięci Narodowej, do otrzymania takiego statusu. Bo jak Państwo wiedzą, wyłączeni z możliwości ubiegania się o status działaczy opozycji antykomunistycznej są osoby, które nawiązały, pomijam funkcjonariuszy, ale nawiązały kontakt operacyjny ze Służbą Bezpieczeństwa i było donosicielami. To jest wprost ujęte i zapisane w ustawie. I nie dziwi mnie, że wiele głośnych nazwisk, które wydawałoby się wystąpią o przyznanie takiego statusu, do tej pory nie wystąpiło i pewnie nie wystąpi, bo byłby wstyd. Krótko mówiąc, proszę Państwa, na tę chwilę, czyli po roku funkcjonowania znowelizowanej ustawy, prawie po roku, mamy przyznanych około 8 tysięcy osób otrzymało status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
Czyli potwierdza się teza, którą wspólnie zresztą z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i redaktorami Encyklopedii Solidarności podnosiliśmy, że te 300 tysięcy i 500 tysięcy, które za rządów Platformy w wyniku prac ankieterów było podawane, to jest absolutna fikcja i lipa. Jeżeli dobijemy do 30 tysięcy, to jest w moim przekonaniu maksimum, jakie możemy sobie wyobrazić. Bo o tej ustawie jest dość głośno. Właściwie działacze opozycji wiedzą, że coś takiego jest. Jeżeli nie są wyłączeni ze względów proceduralnych i tego, co muszą przejść w Instytucie Pamięci Narodowej i do tej pory też nie zgłosili swojego wniosku o przyznanie statusu, no to najdokładniej świadczy o tym, że to nie będzie milionowa grupa czy półmilionowa grupa, tylko kilkudziesięciotysięczna. Zresztą Państwo jako większości działaczy opozycji wiedzą doskonale, ilu Was było wtedy, kiedy trzeba było w pierwszym szeregu nadstawiać karku. To oczywiście, jak Państwo wiedzą, to żeby się odwołać do tradycji legionowej, to jest to słynne zdanie komendanta Piłsudskiego, który na jednym ze zjazdów legionowych powiedział, widząc tłumy legionistów, że gdybym Was tylu miał w oleandrach, to bym wygrał wojnę. I to jest już taka nasza chyba polska przypadłość, że bohaterów im dalej od działań wojennych czy działań niepodległościowych liczba taka rośnie. Chcę też Państwa zapewnić i mówiłem to na posiedzeniu, powołaniu Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej, która została przy szefie urzędu powołana właśnie mocą tej ustawy. Mówiłem o tym w Belwederze, tu jest mi kolega Ryszard Majdzik, jest członkiem Rady Zbyszek Fijak, Tolek Piekałkiewicz, chyba więcej, ale to trzech na tak nieliczne gremium, to bardzo wiele, także Małopolska jest świetnie reprezentowana. Proszę Państwa, mówiłem o tym, że dołożymy i dokładamy wszelkich starań, i to jest chyba oczywiste, żeby nie utworzyć z tej grupy walczących o niepodległość nowego zbowidu. Znaczy, krótko mówiąc, bardzo rzetelnie pracownicy urzędu przyglądają się przedłożonym dokumentom zaświadczającym o walce o niepodległość. Dokumentum, jeżeli są to dokumenty z Instytutu Pamięci Narodowej, to jest to rzecz dość prosta. Jeżeli takie dokumenty się nie zachowały, opieramy się oczywiście na zeznaniach świadków, tylko że też zeznania świadków w naszej ocenie już mają tę niższą nieco rangę dowodu. A kiedy mamy już bardzo poważne wątpliwości, powołane są przy wojewodach rady konsultacyjne do spraw działaczy i wtedy zasięgamy opinii takiej rady, która działa na konkretnym terenie, gdzie człowiek twierdzi, iż funkcjonował, działał, i taka opinia wprawdzie niewiążąca dla nas, ale jest bardzo, bardzo pomocna. To zresztą było przeświadczenie i przekonanie zgłaszane wielokrotnie w rozmowach z działaczami opozycji antykomunistycznej, żeby broń Panie Boże nie utworzyć zbowidu polegającego na tym, że trzech dżentelmenów świadczy sobie nawzajem, po dwóch, bo musi być dwóch świadków, świadczy to, że trzeci był partyzantem i w ten sposób trzech dostaje uprawnienia. No bo jak analizujemy akta zbowidowskie, które przejęliśmy parę lat temu, no to tak to w wielu przypadkach też po wojnie wyglądało, że trzech ludzi jest w stanie załatwić dla każdego przy stoliku knajpianym uprawnienie. Więc tego absolutnie nie chcemy powielać i stąd też na te 8 tysięcy statusów przyznanych, wniosków, które do nas płynęły do chwili obecnej, jest około 10 tysięcy. Jest ponad 1000 decyzji negatywnych. Osoby, które otrzymują decyzję negatywną, mogą się odwołać oczywiście w trybie kodeksu postępowania administracyjnego do sądu, ale takich osób z tego grona ponad tysięcznego było raptem do tej pory 26, więc niedużo. No to są osoby, które po prostu gdzieś usłyszały, że można dostać te 400 zł miesięcznie i nie dokumentując swojej działalności wystąpiły o przyznanie takiego statusu. Chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy i jakby rozwiać pewne też wątpliwości związane z relacjami między przyznanym Krzyżem Wolności i Solidarności,
a statusem działacza opozycji antykomunistycznej. Zresztą tu w obecności pana Zbigniewa Fijaka wyjaśniłem to na takim gremium powołanym przez pana prezydenta do opiniowania wniosków o przyznanie Krzyża Wolności i Solidarności. Otóż przyznanie Krzyża Wolności i Solidarności, ponieważ człowiek, który już taki krzyż otrzymał, przeszedł tą swoistą autolustrację w Instytucie Pamięci Narodowej, w związku z tym taka osoba wystarczy, że przedłoży Urzędowi do Spraw Kombatantów postanowienie pana prezydenta o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności i w związku z tym jest zwolniona z tej procedury przedłożenia decyzji prezesa IPN-u o tym, że nie istnieją przesłanki świadczące o tym, że ktoś współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Ale to jest to zwolnienie, natomiast jednak prosimy taką osobę, poza przyznanym Krzyżem Wolności i Solidarności, o przedłożenie dowodów na prowadzoną działalność niepodległościową, bądź to dowodów tych, które znajdują się w IPN-ie, bądź to dowodów w postaci zeznań świadków. Dlaczego? No było parę przypadków, one były dość głośne w Polsce, które wskazywały na to, że osoba dostała Krzyż Wolności i Solidarności jakimś dziwnym trafem. To są oczywiście jednostkowe przypadki. Natomiast no, w naszym przekonaniu do otrzymania statusu się nie kwalifikuje. To nie chodzi o działalność agenturalną, bo to jakby wyklucza. KWIS jest przyznawany wtedy, kiedy się przeszło procedurę. Ale no, zauważyliśmy, że na przykład są to osoby o zbyt młodym wieku, jak na prowadzenie działalności niepodległościowej w latach 80. Choć takie wnioski się też do nas zdarzają. Ostatnio mieliśmy wniosek chłopca, no to już teraz dorosłego człowieka, który w 84 roku miał lat 5, tak chyba 79 roczni i w uzasadnieniu napisał, że w absolutnej świadomości, to mu poświadczają jego rodzice, pomagał im drukować ulotki w mieszkaniu. No więc takie kuriozalne wnioski do nas też trafiają. No to są też w tej grupie ponad 1000 odrzucanych. Cóż jeszcze tytułem tego może przydługiego, ale jednak chyba porządkującego wstępu mogę powiedzieć. Oprócz tej działalności opiekuńczej, jaką urząd prowadzi, prowadzimy również, jak Państwo wiedzą, dość aktywną pracę na rzecz upamiętnienia walki o niepodległość zarówno w latach wojennych, jak i powojennych i tych najbardziej współczesnych. Czynimy to na różne sposoby. Pierwszy sposób to konkursy dotacyjne, dzięki którym wspieramy stowarzyszenia, fundacje w ramach realizacji przez nie projektów filmowych, dokumentacyjnych, notacyjnych, organizacji różnych uroczystości. Tu przykład chociażby ten wspaniały zresztą film pana Dariusza Walusiaka o księdzu Gurgaczu. Też otrzymał ze strony urzędu wsparcie i dzięki temu w jakimś sensie i mierze mógł powstać. Dofinansowujemy również w drodze otwartych konkursów dotacyjnych publikacje i wydawnictwa. Natomiast też gorąco zachęcamy i uważam, że to jest rzecz, którą akurat zapoczątkowałem, zostawszy szefem urzędu. Raz w roku ogłaszamy konkurs na filmy dokumentalne i notacje filmowe. Te notacje są bardzo ważne, dlatego że bohaterowie tamtych dni odchodzą. I to dotyczy weteranów walk wojennych, ale dotyczy również pokolenia ludzi Solidarności. Utrwalenie ich relacji jako źródła jest niezwykle cenne, ważne, dlatego że czas na zrobienie potem z tego filmów dokumentalnych jeszcze pewnie przyjdzie. Natomiast jeżeli nam odejdą żywi świadkowie, których wsadzamy przed kamerą i oni mogą opowiedzieć, no to niestety już to źródło zgaśnie, wypali się i go po prostu nie będzie. Więc jedna droga to są konkursy dotacyjne, ale też oczywiście organizujemy szereg przedsięwzięć upamiętniających walkę i to zarówno tą wojenną, jak i tą, którą Państwo w większości tu obecni prowadzili.
Organizujemy różnego rodzaju zjazdy, spotkania integracyjne, upamiętnienia. Dużym wydarzeniem w ubiegłym roku były dwa upamiętnienia dotyczące kobiet internowanych w stanie wojennym. Udało nam się zorganizować dużą uroczystość w Toruniu, w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Ewangelizacji. Tam jest tablica ku czci kobiet, które były internowane w Gołdapi. Ale też w grudniu taka tablica zawisła na areszcie śledczym w Olszynce Grochowskiej. To był typowo kobiecy areszt. Zresztą panie, powiem szczerze, są bardzo aktywne. To panie ze Stowarzyszenia Internowanych w Stanie Wojennym, bo kolejna taka tablica latem w Gołdapi, w miejscu ich odosobnienia zawiśnie. Więc też zachęcam, jeżeli państwo mają takie pomysły, mają takie chęci, aby tego typu przedsięwzięcia robić, jesteśmy do państwa dyspozycji, do państwa usług. Wtedy przygotowujemy tą uroczystość, mam nadzieję, na najwyższym poziomie państwowym, wojskowym i tak dalej. Robimy też przedsięwzięcia, które obejmują tych najstarszych weteranów, bo to jest już pokolenie, jak po raz kolejny powtórzę, odchodzące. Nie dalej jak miesiąc temu byliśmy w Ziemi Świętej, w momencie najtrudniejszym z punktu widzenia relacji polsko-izraelskich, ale zawieźliśmy tam naszych prawdziwych ambasadorów, czyli żołnierzy generała Andersa, którzy tam w Palestynie byli 75 lat temu, i polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. Bo jak oni wypowiadają się w sprawach historycznych, to już nikt im zaprzeczyć nie może, a nawet jak próbuje, to jest to już mało powiedziałbym sympatyczne i poważne. Ale kiedy w ubiegłym roku pojechaliśmy do Ziemi Świętej z Andersiakami, ta grupa liczyła blisko 10 żołnierzy. W tym roku to już było 5. Oni albo odchodzą, albo już nie czują się na siłach. Widzimy to po organizowanych przez urząd obchodach Monte Cassino. One będą w maju we Włoszech robione. 2 lata temu mieliśmy ponad 25-osobową delegację Andersiaków z całego świata. W tym roku prawdopodobnie pojedzie zaledwie 8-9. No niestety to są, proszę państwa, już osoby, które mają blisko 100 lat. Więc nawet jeżeli czują się na siłach tutaj w Polsce, to już nie podróżują. Na przykład profesora Naremskiego, który już od 2 lat niestety z Krakowa na Monte Cassino się nie udaje, bo względy zdrowotne mu to uniemożliwiają. Tym niemniej są nam niezmiernie wdzięczni, że wreszcie się o nich pamięta, że wreszcie się dla nich organizuje tego typu przedsięwzięcia, że wreszcie są najważniejsi. Za tydzień będziemy, proszę państwa, w Ravensbrück z więźniarkami, które decydują się tam pojechać. Będzie z nami pani prezydentowa. I to, co więźniarki bardzo już sobie cenią, a jeszcze bardziej, myślę, za tydzień będą o tym mówić, to fakt, że pani prezydentowa zje z nimi wspólną kolację. Kiedy, bo to się wydaje oczywiste, ale parę lat temu tam była pani prezydentowa Komorowska. Pani prezydentowa Komorowska jadła kolację w ekskluzywnej salce z małżonką prezydenta RFN. Natomiast więźniarki jadły na plastikowych talerzykach podawaną tam zupkę czy bigosie. No to jest ta różnica. Bo opowiadam o tym, bo to się wydaje tak oczywiste, że siadamy do stołu z bohaterami naszej wolności. Ale dla tamtej ekipy to nie było takie oczywiste. I takich przykładów oczywiście jest niezmiernie dużo. Oczywiście też nastawiliśmy się bardzo silnie i mocno na wszelkie kwestie dotyczące upamiętnień walki orężnej żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. To była przed paroma miesiącami wspaniała impreza właśnie z udziałem pana Wacława Szaconia w Muzeum Armii Krajowej, jubileusz kwartalnika wyklęci, gdzie mogliśmy uścisnąć im dłoń. Ja jutro będę też zresztą przed południem u pana pułkownika Binkowicza, bo jak państwo wiedzą, kilka dni temu skończył 95 lat, więc pragnę go odwiedzić i ofiarować to, co myślę dla oficera najcenniejsze, czyli replikę szabli oficerskiej i chwilkę porozmawiać. Więc takich przedsięwzięć czynimy dużo i zobowiązujemy się do tego, aby do końca dni nasi weterani czuli się zaopiekowani, czuli się potrzebni. Organizujemy też dla nich spotkania z młodzieżą. To jest niezwykle ważne, bo wtedy korzystają z tego dwie strony. I
weteran, bo ma swoją historię do przekazania ideę i młody człowiek, który może czerpać z tego kodeksu wartości, który był bliski pokoleniu II Rzeczpospolitej i tym pokoleniom następnym wychowanym przez i ukształtowanym przez etos II Rzeczypospolitej. Też chcemy zwracać szczególną uwagę na wykorzystanie, jeśli można tak powiedzieć, naszych weteranów. Wspomniałem to w kontekście relacji polsko-izraelskich, w naszych relacjach i stosunkach międzynarodowych. Na początku maja będziemy żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych w Choliszowie, gdzie Brygada Świętokrzyska wyzwoliła kobiecy obóz, uwalniając m.in. dużą grupę kobiet żydowskich. Nadana temu będzie ranga państwowa z odsłonięciem tablicy w tej niewielkiej miejscowości, wprawdzie koło Pilzna, ale zostanie ślad trójjęzyczny informujący o tym, że ci, jak to mówi Gazeta Wyborcza, faszyści i antysemici wyzwolili wtedy Żydówki z obozu niemieckiego. Do tej pory tam upamiętnienie było wielkości kartki A5, zrobione przez Czechów, proszę sobie wyobrazić, bo od 2 lat, no ja mam też takie rodzinne zobowiązanie, bo mój kuzyn ze strony mamy był kapitanem Brygady Świętokrzyskiej i wyzwalał ten obóz, ale to już pomijając, dopiero od 2 lat tam są organizowane uroczystości państwowe, a w tym roku będzie odsłonięcie tej tablicy, a stamtąd udajemy się z kolei z więźniami obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, aby tam w Austrii świadczyć o tym, jak było. No to jest też rzecz, której sobie jeszcze parę lat temu nie byliśmy w stanie uzmysłowić chyba wszyscy, że my będziemy musieli się tłumaczyć z naszej historii i opowiadać, jak było, ale do tego są nam weterani, kombatanci niezmiernie potrzebni i naprawdę są najlepszymi ambasadorami polskiej sprawy w tej międzynarodowej polityce historycznej. Kiedy przed 2 laty byliśmy w Mauthausen-Gusen z naszymi więźniami, którzy tam trafili, no to okazało się, że zupełnie inną należy wtedy prowadzić narrację o tym obozie, bo tam strona, jest taki międzynarodowy komitet Mauthausen-Gusen, który tam eksponuje przede wszystkim fakt, że w Gusen byli zamykani niemieccy homoseksualiści. Tak naprawdę ten obóz po to istniał i tam tęczowe flagi były głównym przez lata motywem uroczystości. Kiedy pojawiło się Wojsko Polskie, harcerze, których żeśmy tam zawieźli, nasi więźniowie z flagami biało-czerwonymi, no to się okazało, że jednak był to obóz przede wszystkim dla polskiej inteligencji, co zostało zauważone i dostrzeżone, ponieważ protest w tej sprawie, że tam zawiezione zostało Wojsko Polskie, złożył szef tego komitetu, Austriak zresztą, na ręce naszego ambasadora, twierdząc, że obecność Wojska Polskiego w mundurach to jest faszyzacja tego miejsca. Tymczasem, jak Państwo pewnie wiedzą, w Gusen sytuacja jest taka, że w miejscu, gdzie był obóz, w miejscu, gdzie jest piec krematoryjny, powstało po wojnie osiedle austriackie i jeden z Austriaków na przykład radośnie przerobił sobie bramę wjazdową do obozu na bramę wjazdową do swojej posiadłości. To jest ta sama brama, to porównujemy ze zdjęciami, po prostu tam sobie mieszka i w środku tego osiedla jest piec krematoryjny, a oczywiście bliżej nieokreślonej narodowości naziści mieli tam swój obóz. Zresztą to też jest taka historia, którą przywołuję. Wczoraj mieliśmy piękne uroczystości z udziałem kobiet uwięzionych po powstaniu warszawskim przez Niemców w Oberlangen w Dolnej Saksonii, wyzwolonych przez żołnierzy generała Maczka. Te panie, człowiek przyjechał do Warszawy, miał taki swój zjazd rocznicowy. Ale z tymi paniami byliśmy 2 lata temu w tymże Oberlangen. I tam przedstawiciel rządu Dolnej Saksonii w oficjalnym wystąpieniu dziękował żołnierzom 1. Polskiej Dywizji Pancernej generała Maczka, że wyzwoliliście nas w 1945 roku od nazistów. I mówił to Niemiec. W związku z tym, jeszcze raz już na zakończenie tego wstępu, przydługiego nieco, powtórzę, nasi weterani jako żywi świadkowie muszą być zawożeni w takie miejsca, bo oni, tak jak mówię, są najlepszymi ambasadorami polskiej sprawy tam, gdzie o Polsce mówi się źle, bądź niepełnie, bądź w sposób sfałszowany. Przy okazji tych relacji nieco pogorszonych polsko-izraelskich udało nam się bardzo mocno wyeksponować naszych polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. I kiedy oni w mediach polskich, izraelskich
amerykańskich zaczęli opowiadać swoje historie, swoje relacje. Zresztą sfinansowaliśmy i za chwilę ukaże się film zawierający 5 takich przejmujących relacji, to dopiero wtedy otwierają się oczy i mam nadzieję, że osoba, która już taki materiał zobaczy, nie będzie po prostu kłamać i obwiniać Polski o cokolwiek, co złego w najnowszej historii się wydarzyło. Dziękuję panie ministrze. Ja mam takie jedno krótkie pytanie, bo dzisiaj z przyjacielem odebraliśmy telefon od znanego zresztą opozycjonisty krakowskiego, który właśnie w czasie wizyty u lekarza usłyszał, że nie ma tu żadnych możliwości dostania się do lekarza bez kolejki. Gdzie tacy ludzie mogą się odwoływać ewentualnie? To znaczy bardzo prosimy, żeby takie przypadki zgłaszać bezpośrednio do nas na tę infolinię, która jest czynna. Dlatego, że my wtedy... Jana Polkowskiego, który udał się na przychodni w Gnojniku. No tak. Ścieżki, tam coś, kręgosłupy. To jest masowe. To jest w przypadku, że są. W Krakowie nie ma. Oczywiście, że są. Nie, ale pewnie się zdarzają i w Krakowie, i w Warszawie, i w dużych miastach. Tylko na czym rzecz polega? Oczywiście jest zapis ustawowy i Zakład Opieki Zdrowotnej, który tego nie przestrzega, no po prostu nie przestrzega prawa. Natomiast my bardzo też prosimy, żeby takie rzeczy nam zgłaszać, bo wtedy możemy interweniować w NFZ-cie, czy też w konkretnej dyrekcji szpitala, przychodni i tak dalej. Natomiast prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz szefowie tych oddziałów wojewódzkich zobowiązali się, że poinformują wszystkie placówki, że zgodnie z nowelizacją ustawy przyjętej przed rokiem takie uprawnienia na podstawie takiej legitymacji posiadane są. I pewnie działa to bardzo różnie. Być może to jest też, proszę Państwa, tak, że to jest jeszcze stosunkowo krótki czas i w jakiejś małej miejscowości, a może i większej, rzecz nie jest znana, choć być powinna. Tym niemniej bardzo prosimy, aby takie sprawy do nas zgłaszać. Wtedy podejmujemy bezpośrednią już interwencję. Dziękuję. A jeszcze raz bardzo dziękuję za tą informację na temat działalności urzędu. A chciałbym uzyskać od pana ewentualnie opinię na temat tak zwanej ustawy degradacyjnej. To jest sprawa głośna, są różne opinie od tych, które mówią, że oczywiście nie powinna w ogóle wejść w życie i stają po stronie jakby zawetowania tej ustawy przez pana prezydenta. Te opinie, którą tu kolega zaraz pewnie wygłosi na ten temat, że no poza jakby odebraniem oczywiście wszelkich przywilejów, no to jednak to nie było Wojsko Polskie, tylko jeżeli już to Ludowe Wojsko Polskie. W związku z tym i to wojsko podległe Sowietom, w związku z tym w ogóle chyba nie ma tematu. Jaka jest pana opinia w tym względzie? Ale jak zostałem zwołany, to już tylko uważnie panu... Ale to jak nie powiesz do mikrofonu, to tak byś w ogóle nie powiedział. Słowy. Może mikrofon, i powiem o co tam się dzieje. Tylko krótko. Chyba nie tak. To znaczy, to jest dyskusja w pewnym okręgu tutaj rzeczywiście, może działaczy opozycji w Krakowie, że jednak ta ustawa degradacyjna w zasadzie w ogóle nie powinna powstać. I w ogóle nie powinno się jej wetować, czy powinna być wetowana, dlatego że ona jest z zasady niegodnościowa w ogóle. Dlatego że to są generałowie obcego imperium, obcej armii, mają w nazwie Ludowe Wojsko. Powinno się pozbawiać tych ludzi przywilejów, to znaczy nie powinno, powinien być zakaz oddawania im hołdów przez Wojsko Polskie. Czy jak w IPN-ie pracuje, przyszedł do mnie jakiś
oficer służb bezpieczeństwa, żeby, bo potrzebował papiery. I on mówi, że jego stopnie oficerskie są na terenie całego byłego Związku Radzieckiego są poważnie traktowane. To jest dokładnie to samo. To się, jak możemy dawać ludziom honory, ludziom, którzy służyli obcemu państwu, obcemu imperium, odebrać im przywileje, które są z tym związane. I tyle, no po prostu i nic więcej. Zakaz oddawania hołdu przez Wojsko Polskie, odebrać jakieś przywileje emerytalne. Czy można Rokossowskiemu odebrać tytuł marszałka armii, która gdzieś tam istnieje, czy istniała po prostu? Czy Jaruzelskiego, którego powiedzmy KGB, czy NKWD, czy GRU prowadziło, czy Kiszczaka? To są ludzie, którzy są zupełnie z obcego świata. Tą przerwę godnościową należy wprowadzić. Ona jest strasznie ważna. Dotyczy to samo tak, jak odbiera się przywileje funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa, którzy 15 lat pracowali dla obcego państwa i obcego imperium i mieli przez 27 lat po 5 tysięcy emerytury, no teraz mają 2,5 tysiąca złotych emerytury i oni jeszcze żądają, będą się procesować z państwem polskim o to, że im się odbiera przywileje. My tu jak wszyscy, no to będziemy dostawać po 1500 zł, no tyle. No to dziękuję. Nie, działa, działa. Proszę Państwa, więc ja akurat jestem absolutnym zwolennikiem tej ustawy degradacyjnej, która w moim przekonaniu no, po czasie, ale porządkuje choćby w wymiarze symbolicznym te wszystkie kwestie, które związane są z naszą powojenną historią. Trzeba zacząć od pierwszej rzeczy. Mianowicie, jak Państwo doskonale wiedzą, w 1989 roku cała historia okrągłostołowa to była próba zrelatywizowania polskiej historii. Znaczy pokazanie, że w powojennym sporze każdy miał rację, jakąś tam rację. I to niestety pokutowało tak naprawdę przez 25 lat tak zwanej III Rzeczpospolitej. Przykładowo. Skoro każdy miał po wojnie rację, to prezydent Komorowski podpisał, no, zaproponowaną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, no ale podpisywał to już Komorowski, ustawę, która wprowadza Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca i on jest obchodzony przecież i był obchodzony podczas rządów Platformy Obywatelskiej. I równolegle jednego z oficerów KBW, który zwalczał żołnierzy wyklętych, mówię tu o Baumanie, minister kultury i dziedzictwa narodowego Zgrojewski w okresie tych samych rządów, które czczą wyklętych, czczą w cudzysłowie, czyni honorowym gościem Kongresu Kultury Polskiej we Wrocławiu. To jest dobry przykład na relatywizowanie historii. Że z jednej strony nie ma nic, jakby poprzednie władze nie widziały nic złego w tym, że pogrzeb Jaruzelskiego ma charakter państwowy i te same władze nie miały nic przeciwko, żeby na zajutrz być na pogrzebie na przykład żołnierza wyklętego, niezłomnego, żołnierza Armii Krajowej. Ta próba zrelatywizowania historii, no to była pewna jakby pochodna układu zawartego między częścią opozycji w latach, w końcówce lat 80. a ówczesną władzą. No, taka była cena, no, że jedną z form zapłaty za dogadanie się między obiema stronami było właśnie takie zrelatywizowane podejście do powojennej polskiej historii. I w moim przekonaniu należy tę sprawę późno, ale uporządkować. Problem polega na tym, i tu się oczywiście z panem w jakimś sensie, moim przedmówcą, zgadzam, że nie mieliśmy po wojnie do czynienia z suwerennym wojskiem polskim, choć też trzeba powiedzieć uczciwie, że ono się nigdy formalnie nie nazywało Ludowe Wojsko Polskie.
Ma Wojsko Polskie, no ludowe dodawano na użytek taki propagandowy, publicystyczny, albo małą literą pisano, albo dużą. LWP, ale formalnie, z punktu widzenia jakichkolwiek przepisów, zapisów i tak dalej, to nigdy się tak nie nazywa. I oczywiście mamy problem, który należało rozwiązać pewnie w roku 89, 90, może wtedy, kiedy przyjechały insygnia z Londynu, że odcinamy się od tego okresu PRL-u, restytuujemy Polskę niepodległą. Był przecież w Sejmie pierwszej kadencji w 91 roku projekt ustawy o restytucji niepodległości. On niestety został wtedy odrzucony. I w jakimś sensie, niestety, z punktu widzenia prawnego, mamy tę obrzydliwą ciągłość prawną z okresem PRL-u. Niestety. Chociażby na gruncie też konstytucyjnym, drodzy Państwo. Z punktu widzenia to jest pewnie dyskusja akademicka, ale myślę, że warto, aby w tym roku wokół też dyskusji o konstytucji, o zmianie konstytucji, sprawę podnieść. Konstytucji kwietniowej z roku 1935 nikt nie uchylił. Dopóki nie będzie zapisu w ustawie konstytucyjnej, że znosi się zapisy konstytucji kwietniowej z roku 1935, nie mamy ciągłości z II Rzeczpospolitą. To jest w zasadzie czysto formalny zabieg, ale tak niestety jest. Jeżeli przyjmiemy, że konstytucja stalinowska w 1952 roku zniosła konstytucję kwietniową, no to przyjmujemy, że miała do tego prawo władza ludowa znosić to, co było przed wojną, a nie miała prawa, bo była władzą narzuconą. I jeżeli konstytucja z roku 97, no wcześniej mała konstytucja, znosi zapisy konstytucji tej tak zwanej stalinowskiej, PRL-owskiej, no to cały czas poruszamy się w pewnej ciągłości prawnej z okresem PRL-u. W związku z tym, wracając do sedna spraw, uważam, że to jest dobry moment, aby przynajmniej w wymiarze symbolicznym pewne rzeczy uporządkować. Ale też nie tylko symbolicznym, ale i w wymiarze takim całkiem faktycznym. Ustawa dezubekizacyjna, czyli pozbawienie uprawnień osób, które były funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa, jest tego dobrym przykładem. To nie jest tylko symboliczne. To jest realne odebranie przywilejów UBK. Jeżeli chodzi o ustawę degradacyjną, bo mój urząd też został wpisany jako podmiot w ten projekt, który zawetował pan prezydent, uprawniony do tego, aby wnioskować do ministra obrony narodowej o odebranie stopnia wojskowego. Tam są trzy instytucje wymienione: prezes Rady Ministrów, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i naczelny dyrektor archiwów państwowych. No bo ustawa degradacyjna, jak państwo ją dokładnie przeczytają, nie dotyczy degradacji wszystkich oficerów służących w tak zwanym Ludowym Wojsku Polskim. Tam jest określone, że osoby, które naruszyły tą godność i honor polskiego munduru, polskiego oficera, nawet jeżeli to nie była w pełni suwerenna armia. Więc to nie jest tak, że jest to automat. Te instytucje, które wymieniłem, mają prawo wnosić do ministra obrony narodowej na podstawie posiadanej dokumentacji czy wiedzy, tam jeszcze organizacje kombatanckie są wymienione, o to, aby danego dżentelmena pozbawić stopnia oficerskiego, bo to tak naprawdę chodzi o stopnie oficerskie. Natomiast w innych przypadkach minister obrony narodowej może wnosić do prezydenta o pozbawienie stopnia generalskiego. Prezydent nadaje stopnie generalskie i gdyby ta ustawa weszła w życie, mógłby je odbierać. Ma to wymiar symboliczny, ale nie tylko, bo to, jak państwo doskonale wiedzą, wraz ze stopniem uzyskiwało się też stosowne dodatki do emerytur. Stąd ja uważam, że w pierwszej kolejności oczywiście powinny zostać pozbawione tych stopni osoby żyjące, bo to najbardziej zaboli. Ja mam gotową w urzędzie listę osób, których w pierwszej kolejności powinno się takich stopni pozbawić. To są tak rażące biogramy, nomina sunt odiosa, nie będę tutaj nazwisk używał, ale pani prokurator stalinowska, która w 1956 roku wyleciała z aparatu bezpieczeństwa, nawet była sądzona w tym podobnym procesie jak Fejgin za bestialstwo, czyli komuniści nawet ją uznali za po prostu bestię i rzucili ją na pożarcie w ramach tej odwilży październikowej. Pani ma około stówki, 99 lat. Jest pułkownikiem. Co więcej,
to jest jeszcze jeden temat. Jest damą orderu wojennego Virtuti Militari. Kolejny przykład. Człowiek, który służył w partyzantce sowieckiej, jest pułkownikiem i jest odpowiedzialny za pacyfikację jednej z oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych. No taką listę nasz urząd żyjących osób przygotował i jest w stanie w każdej chwili na podstawie akt jeszcze ją poszerzyć. To są właśnie te rażące przykłady i istota ustawy degradacyjnej miała dotyczyć takiej grupy osób. I teraz argument, że powinien być tryb odwoławczy, a niby dlaczego? To wynika z życiorysów tych ludzi. W Norymberdze nie było trybu odwoławczego. No niestety komuna nie doczekała się swojej Norymbergi. To jest ten nieszczęsny problem. Jeżeli chodzi o Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, ona została w całości wpisana jako z automatu, no ale proszę pamiętać, że Wojskową Radę Ocalenia Narodowego sąd w jednym z orzeczeń uznał za związek przestępczy o charakterze zbrojnym. No to na Boga, to jeżeli takich ludzi ma się nie pozbawiać stopni, to kogo, jeżeli oni mają zachować stopnie, to przepraszam, ale to nie jest w porządku. Przecież ja oczywiście jestem, mówię, zwolennikiem odbierania w pierwszej kolejności żyjących. Bo oczywiście dyskusja, czy Świerczewski powinien pośmiertnie być zdegradowany, to jest już moim zdaniem może lekka przesada. Bo roli Żymierskiego nie uznajemy jako marszałka, bo był zdegradowany wyrokiem Sądu II Rzeczpospolitej do szeregowca. I Grot Rowecki, z którym on próbował nawiązać kontakt w czasie wojny, powiedział, że to jest niedopuszczalne, żeby generał się widział z szeregowcem. Tytułem anegdoty. Proszę Państwa, rozumiem, choć absolutnie nie podzielam racji pana prezydenta, miał oczywiście do tego absolutne prawo. Czekamy teraz na projekt, który wyjdzie, jak rozumiem, z kancelarii pana prezydenta. W najbliższych dniach, zgodnie z zapowiedzią, którą pan prezydent złożył publicznie, odbędzie się spotkanie, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji kombatanckich, przedstawiciele środowiska działaczy opozycji antykomunistycznej, przedstawiciele Ministerstwa Obrony, Urzędu do Spraw Kombatantów. Także mam nadzieję, że wsłuchamy się też w rację, ale no, ja akurat byłem absolutnie zwolennikiem tej ustawy i jestem nadal. Uważam, że ona powinna mniej więcej w tym kształcie, może lekko poprawionym, ale uporządkować, przynajmniej w wymiarze symbolicznym, naszą nieszczęsną, smutną, powojenną historię. Ale w trakcie tej mojej odpowiedzi poruszyłem jeszcze kwestię, która uważam jest niezwykle ważna, a która ma wymiar wyłącznie symboliczny. Otóż przed laty powstała lista, którą przygotowywał między innymi świętej pamięci Janusz Krupski, jeden z moich poprzedników, szef urzędu, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Mianowicie lista osób, które posiadały order Virtuti Militari, najwyższe, najbardziej cenione w polskiej historii odznaczenie wojskowe, a które tego odznaczenia powinny być pozbawione. W tej grupie są na przykład osoby, które otrzymały order Virtuti Militari, to jest 4 żołnierzy, którzy zamordowali Mariana Bernaciaka, Orlika. I za zamordowanie Orlika otrzymali, to jest w uzasadnieniu, order Virtuti Militari. Ja za kilka tygodni będę przekazywał rodzinie Mariana Bernaciaka, Orlika, order Virtuti Militari nadany mu przez rząd Rzeczpospolitej na uchodźstwie w 1945 roku. I tej rodzinie ten order po 70 paru latach przekaże. Ale równolegle powinien być on natychmiast zabrany tym, którzy zamordowali naszego bohatera, bo dalej będziemy brnęli w jakieś potworne, koszmarne relatywizowanie historii. Na ten temat trwają rozmowy w kancelarii pana prezydenta, ponieważ zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach prezydent może nadać i może odebrać. Dotyczy to również orderu wojennego Virtuti Militari. To się przy okazji tej historii degradacyjnej w mediach pojawiło. Kancelarii prezydenta znana jest lista
no w tej chwili to już będzie nie 80, a 50 żyjących kawalerów Orderu Virtuti Militari, którzy otrzymywali to odznaczenie za czyny podobne jak wspomniane przeze mnie historie związane z zamordowaniem Orlika. I mam nadzieję, że to znajdzie też pozytywny i finalny skutek, bo inaczej, raz jeszcze powtórzę, będziemy brnęli dalej w relatywizowanie historii. 1 czerwca rodzina Orlika otrzyma egzemplarz przypisany swojemu przodkowi Orderu Virtuti Militari, a jego zabójcy w sposób formalny dalej będą kawalerami tego odznaczenia za to, że go zabili. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, ale momencik. Jeszcze ja zadam panu ministrowi jedno pytanie, a potem oddam państwu mikrofon. Pytanie dotyczy najważniejszej rocznicy w tym roku, czyli stulecia odzyskania niepodległości. I pan już o tym wspomniał na początku swojej wypowiedzi, jak pan sobie wyobraża obchody tej rocznicy bez aleandru, tak naprawdę. Proszę państwa, no oczywiście byłoby wspaniale, gdyby można było świętować stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, żeby tu użyć słów Jana Pawła II wypowiedzianych w Wadowicach, tam gdzie się wszystko zaczęło, czyli na Oleandrach. Pewnie będzie to niemożliwe, bo to tak jakoś do Warszawy do nas docierają złe sygnały z Krakowa i z tego, co się wokół tego gmachu dzieje. Na pewno, proszę państwa, ten pomnik wznoszony co roku żołnierzom Legionów, jakim jest marszałkiem kadrówki z Oleandrów, wyruszy i będzie jednym z ważniejszych elementów obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Natomiast to, co niezwykle cieszy, to to, że jest mnóstwo inicjatyw, które związane są z tym stuleciem, czy z setną rocznicą, bo to też bardzo wyraźnie trzeba powielać i podkreślać. To nie jest stulecie niepodległości Polski, bo w tych 100 latach myśmy niepodlegli byli raptem 48 lat. Panie ministrze, panowie, ale chcecie sobie porozmawiać, to wyjdziecie. I porozmawiacie sobie na zewnątrz. A zatem setna rocznica odzyskania niepodległości to wydaje się niewielka różnica, ale jednak dość znacząca. Poza tym, na użytek zewnętrzny, my nie możemy opowiadać, że nasze państwo liczy raptem 100 lat, bo nasze państwo liczy, przedwczoraj minęła rocznica chrztu Polski, 1052 lat. To jest pierwsza sprawa, natomiast druga, mówię, to co bardzo cieszy, to to, że jest mnóstwo inicjatyw podejmowanych oddolnie, wspieranych przez różne programy dotacyjne Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Obrony Narodowej, nasze, które będą wokół tego święta w tej takiej też mikroskali się koncentrować w tych tak zwanych małych ojczyznach, gdzie będzie przywoływana historia danego miejsca sprzed 100 lat. I to jest, uważam, niezwykle cenne. Z przedsięwzięć, które urząd planuje, to Światowy Zjazd Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej. Chcemy to zrobić nie 11 listopada, bo 11 listopada będzie mnóstwo różnych przedsięwzięć i to wydarzenie utonie, ale chcemy to zrobić w Dzień Weterana, czyli 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z całego świata przyjadą do Warszawy na 3 dni weterani walk o niepodległość. Zorganizowany dla nich zostanie specjalny koncert, zorganizowana zostanie na placu Piłsudskiego defilada. I pewnie w tym wymiarze tak naprawdę, no niestety taka jest brutalna prawda, po raz ostatni Wojsko Polskie przedefiluje przed tak liczną grupą weteranów z całego świata. Z Australii, z Nowej Zelandii, ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, oczywiście z Polski, oczywiście również z dawnych Kresów, bo tutaj nie wspomniałem o tym, ale my też bardzo mocno wspieramy naszych kombatantów, którzy pozostali za kordonem, za wschodnią granicą, mieszkają na terenach obecnej Białorusi, na Wileńszczyźnie czy na dzisiejszej Ukrainie. Tu szczególnie poszkodowane pod tym względem i trudną sytuację mają nasi weterani mieszkający na terenach obecnej Białorusi. Teraz troszeczkę się tam ulżyło im, ale były lata, że każda organizowana przez nich uroczystość na cmentarzu kończyła się
wezwaniem do miejscowego KGB, składaniem zeznań, obciążeniami finansowymi. Tym kombatantom też udzielamy pomocy nie tylko żywnościowej, bo akurat jeżeli chodzi o takie paczki żywnościowe, to jest ich aż, można powiedzieć, nadto, ale udzielamy to, co jest dla nich najcenniejsze, pomocy materialnej, w jaki sposób nie powiem, bo to się odbywa w sposób taki nie do końca formalny, bo inaczej by im konta zajął Łukaszenka. Natomiast pomagamy i organizujemy też dla nich różnego rodzaju przedsięwzięcia typu sanatoria, w czasy, wyjazdy tutaj na terenie Polski. No i oni też będą obecni na tym światowym zjeździe weteranów, co będzie takim, myślę, ważnym wkładem Urzędu do Spraw Kombatantów w obchodu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ja mam tutaj jedno krótkie pytanie. Panie ministrze, czy pan nie widzi niekonsekwencji pewnej w pana wypowiedzi dotyczącej virtuti militari? Bo generalnie rzecz biorąc, według wcześniej pan mówił i z czym się zupełnie zgadzam, po prostu należałoby wszystkie nadane przez okupanta virtuti militari uznać za niepełne i tyle. Proszę państwa, no właśnie, tutaj wracamy do... Ma pan rację, tu jest pewna niekonsekwencja, zaraz do niej się odniosę. Otóż na początku lat 90. doszło w ramach tego relatywizowania historii do powołania przy prezydencie Lechu Wałęsie kapituły orderu Virtuti Militari, która to kapituła przejęła też po porozumieniu z kapitułą działającą przy rządzie Rzeczpospolitej na uchodźstwie takie porozumienie, że i nadania londyńskie tak zwane, i nadania warszawskie są tak samo ważne. Niestety. W związku z tym uznano, że te nadawane przez Radę Państwa ordery Virtuti Militari są tak samo ważne, jak te nadawane przez prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Można by oczywiście, tak jak pan mówi, podjąć taką decyzję, że nadania orderowe wszystkie przez Radę Państwa są nieważne. Przy czym niestety problem polega na tym, że na przykład bardzo wiele osób niezwykle zasłużonych otrzymywało od Rady Państwa ten order i nie wiem, czy w tej sytuacji, kiedy jesteśmy już te 28 lat po transformacji, nie należy jednak spróbować takiego wokół orderu Virtuti Militari indywidualnego podejścia do problemu. Bo na przykład uczestnicy akcji Kuczera z lutego 1944 roku zostali odznaczeni Virtuti Militari przez Radę Państwa w 1974 czy 1975 roku. Nie należały im się te ordery? Należały. Przyjęli je z rąk, no wtedy chyba już Jabłoński był tak przewodniczącą Rady Państwa. I takich przypadków jest niestety bardzo dużo. Oczywiście ma pan rację, jest pewna niekonsekwencja, bo jeżeli uznajemy, że... Tym niemniej mówię, no łatamy coś, co powinno być uregulowane na początku lat 90. i nie zostało. Niestety też z udziałem naszej emigracji niepodległościowej, no bo wtedy niestety kapituła, na czele której stał, o ile dobrze pamiętam, na koniec swego żywota generał Rudnicki w Londynie, no przyjęła zasadę, że zrównujemy nadania krajowe z nadaniami nadaniami rządu Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Nie wiem, czy to da się, że tak powiem, zrobić. Oczywiście na szczęście nie ja muszę w tej materii podejmować decyzji. Tym niemniej, jeżeli można rażące przypadki uporządkować, wyprostować, a tych, mówię, rażących w stosunku do żyjących kawalerów Virtuti, to jest raptem teraz około 50 i to naprawdę rażących. Ba, to są też często osoby, i tu jest już zupełna niekonsekwencja, które w latach 90. zostały pozbawione uprawnień kombatanckich. Ponieważ w 91 roku, kiedy ustawa kombatancka była przyjmowana, kiedy powstał Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, to od razu założono, że pozbawi się uprawnień kombatanckich nadawanych przez BOWiT tych, którzy byli funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa. No i cały szereg ludzi, na przykład bardzo zacnych w czasie II wojny światowej, no przeglądałem akta człowieka,
który był oficerem Armii Krajowej, który prowadził tajne nauczanie, zresztą potem był jednym z wybitniejszych naukowców Wojskowej Akademii Technicznej, ale tuż po wojnie zgłosił się w Kielcach do Urzędu Bezpieczeństwa, ponieważ chyba był tam jednym z licznych piszących, został szefem kadr. No i tak przez rok był tym szefem kadr, no i był ubekiem, pozbawionym w 1992 roku uprawnień. Więc w gronie tych 50 odznaczonych virtuti militari są nawet tacy, którzy zostali pozbawieni uprawnień, no bo po prostu byli funkcjonariuszami Smiersza, NKWD, Urzędu Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej itd. Natomiast oczywiście, no, mówię, jest w tym niekonsekwencja, ja się absolutnie niestety z tym zgadzam. Niestety błędy po latach nadrabia się w sposób albo radykalny, bo to być może tak powinno się robić, albo w sposób nieco bardziej kosmetyczny, ale naprawić się trzeba. Przepraszam, że już trzeci raz, ale wydaje mi się, że chciałem kontynuować tę swoją myśl i to dotyczy zresztą odznaczeń. Gdyż rzeczywiście idea generalnego odebrania wszystkich odznaczeń jakoś przemawia i porządkuje, znaczy, że o tej samej minucie można tym osobom, które są godne, nadać te same odznaczenie. Po prostu będą przez jedną sekundę nie posiadały odznaczeń PRL-owskich. Można wprowadzić tego typu tryb nadzwyczajny i nadać uprawnienia po prostu prezydentowi. Moim zdaniem sytuacja nie jest taka, że to, co innego jest 89 rok, bo doskonale tutaj się znamy, pamiętam, były wybory, część struktur podziemia zeszła, obawiając się wprowadzenia tego kolejnego stanu wojennego i tak naprawdę struktury podziemne wychodziły dopiero w marcu 90 roku. Rzecz polega tylko na tym, że okoliczności tamtego czasu, ten czas był oczywiście bardzo skomplikowany i każda interpretacja dla tamtego czasu jest prawidłowa i prawdziwa. Chodzi o to, że teraz jednak jest moment, w którym można pewne rzeczy uporządkować. Nie można akceptować już PRL-u. Moim zdaniem te rzeczy powinno się przecinać. Ustawa degradacyjna akceptuje stopnie wojskowe nadawane w PRL-u. Należy to po prostu wszystko zlikwidować, przeciąć to, tak samo z ubekami. Nawet w preambule, bardzo dobrze pan minister mówił o stronie symbolicznej. Tego typu pogląd powinien być wyrażony w preambule i takie powinno być uzasadnienie do odbierania przywilejów funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa czy UB. Tak samo w ustawie o degradacyjnej to powinno być spójne w odebraniu odznaczeń. Podobnie. Virtuti militari nadać już przez niepodległe polskie państwo. Stopnie oficerskie można nadać tak samo, zrobić to przez nawet sekundę, ale żeby był ten moment oczyszczenia przeszłości. Zaakceptować rzeczywistość polityczną. Ja muszę powiedzieć, że nie jestem. Pamiętam dyskusję, są tu koledzy, którzy prezentowali zresztą z organizacji Wolność i Pokój, to była najbardziej radykalna organizacja polityczna, siedzimy tutaj, znamy się. Gdyby trzeba było chwycić za broń, to tylko ta organizacja była zdolna chwycić za broń, bo taka była powiedzmy sytuacja. Ale problem, że dyskusja o tym, jak granice stawiać, jak fundamentalnie, one trwały. Tu wszyscy jesteśmy, się jakoś tam znamy, pamiętamy, przyjaźnimy się, lubimy i szanujemy. Kwestia tylko polega na tym, że teraz po tych 27 latach, moim zdaniem, jako koncepcja polityki historycznej, odciąć się od PRL-u, no przecież to są proste, symboliczne kwestie. Koniec. No to już, tak. Dziękuję. Czy jeszcze raz powtórzę, no trudno się nie zgodzić i pytanie tylko, na ile będzie wola polityczna, żeby tak się stało, bo tak naprawdę w oparciu o obowiązujące przepisy to tak uczynić się nie da, dlatego że w sferze odznaczeń, dlatego że ustawa o odebraniu odznaczeń mówi wyraźnie, że prezydent może odebrać odznaczenie za popełniony
czyn niegodny przez taką osobę. No, potrzebna by była specjalna ustawa, czy powrót do dyskusji nad ustawą o restytucji niepodległości, krótko mówiąc. No. Tylko, no właśnie, trudno mi tu oczywiście odpowiadać za tych, którzy w tej materii decyzje podejmować powinni, mogą i będą lub nie. Jeśli można, panie ministrze, znając pana gorące serce, powiem o czymś, co jest bolesne, myślę, powinno być bolesne dla nas wszystkich, Polaków. Mianowicie w Oświęcimiu są dwie ulice. Jedna przy biegnąca wzdłuż starego pierwszego Auschwitz, gdzie zginął m.in. święty Maksymilian i tym obozem, którym byli przede wszystkim Polacy mordowani, jest ulica Więźniów w Oświęcimie. I druga ulica, biegnąca wzdłuż Birkenau dawnego, Brzeźniki, dokładnie z tej ulicy wchodzi się do bramy Oświęcimia i ona ma nazwę ofiara faszyzmu. Zgłaszałem to do pana Świeckiego, do Ludoty Obrony Dobrego Imienia Polski. Zgłaszałem to IPN, mam przytoczyć co usłyszałem w krakowskim IPN? Nie, no, nieważne. Zgłaszałem to również do kierownictwa dyrektorów Oświęcimia. Co za problem, proszę pana? Czy to ludziom przeszkadza? To są mieszkańcy, jakby im przeszkadzało od wojny, im nie przeszkadzało. To jest ważne, dlatego że jest to mieszanie pewnych pojęć, na którym coraz bardziej się opluwa polski naród. Mianowicie słowo faszyzm i nazizm. Faszyzm wprowadzili Rosjanie. Rosjanie w momencie, kiedy ich Niemcy zaatakowali. Wcześniej byli z nazistami, ale to byli przyjaciele, można powiedzieć. A potem nie. I wszystkich, którzy walczyli z komunizmem, albo komunizm walczył z nimi, określono faszystami. Te nazwy są prowadzone przez Sowietów w Oświęcimiu, po tak zwane wyzwolenie. I w bardzo wielu miastach, również innych, na przykład w Szczecinie, ale i bardzo wielu, to można znaleźć po prostu według katalogu miast i ulic, te nazwy zostały ofiar faszyzmu. I teraz pytam, jacy faszyści byli w Polsce? Jacy faszyści mordowali? Ile naziści wymordowali? Jeszcze faszyści wymordowali, czyli co, my Polacy? No bo jacy inni? I myślę, że to trzeba zarówno z IPN-em, z historykami i ze środowiskami, które też tworzyły tą inicjatywę od jakby przywracania pamięci Polakom ulic. Prawda? Bo to jest na tej samej zasadzie, tylko że tu nazwiska nie ma. Ale to jest po prostu haniebne. Dwa lata się o to starałem, właściwie od 2014 roku. I kazano mi pisać, łącznie z IPN-em, pisać wnioski do Rady Miasta w Oświęcimiu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, to jest też kolejny właśnie przykład na to, jak wiele rzeczy należałoby też porządkować, aby nie rodziły się potem, no, zwłaszcza biorąc pod uwagę miejsce, o którym Staszku mówiłeś, świadome bądź nieświadome przekłamania historii. Oczywiście no, w sposób formalny Rada Miasta Oświęcimia powinna decyzję w tej materii podjąć. Wnioskodawcą o to może być każdy. Dziękuję za tę uwagę, wynotowałem sobie, więc postaram się też na ile jest to możliwe z naszej strony coś w tej materii poczynić. No, oczywiście to powinna być ulica Więźniów KL Auschwitz, to po pierwsze. To znaczy faszystów było trochę w Polsce w czasie II wojny, bo to byli Włosi, prawda? Tutaj stacjonariusz. Faszyzm był we Włoszech. Fasci di combattimento, prawda? Natomiast ja też wolę nie... Tak, tylko że to nie podchodziłoby raczej pod ustawę w żaden sposób dekomunizacyjną, prawda? Więc to jest kwestia być może jakichś ruchów... Na co chodziło po prostu Niemców, czy nazistów niemieckich?
No na przykład tak, no to jest oczywiście to dyskusja od terminu nazizm, wolę określić narodowy socjalizm, bo on dokładnie porządkuje, czym był ten ustrój, bo były dwa socjalizmy rządzące totalitarne światem w czasie XX wieku, narodowy w Niemczech i międzynarodowy w Rosji. No i to wtedy dopiero zupełnie inaczej, inaczej brzmi, wiadomo o co chodzi, zresztą bo unika się tej terminologii, no wiadomo o co chodzi. Środowiska lewackie wolałyby zapomnieć o tym, że Trzecia Rzesza w swoim głównym świętem państwowym czyniła przecież 1 maja i to była narodowo-socjalistyczna niemiecka partia robotnicza, ale najbardziej socjalizm w narodowej formie. Ale odnotowałem i spróbuję wspomóc starania. Ja mam do pana ministra takie pytanie, właściwie problem do rozwiązania. Pan powiedział o tym złowidzie. Jest tak, że wielu naszych kolegów, którzy kolportowali, drukowali, chodzili na demonstracje, czyli ryzykowali tak samo dokładnie jak my. Dokładnie tak samo. Oni no, mieli szczęście wtedy, a teraz mają nieszczęście, prawda? Bo kiedyś mieli szczęście, że ta bezpieka ich nie złapała, mimo że oni byli z nami. A no teraz mają nieszczęście, bo mają różną sytuację finansową i no i jakby no, nie ma dowodów na to, że oni działali, prawda? I teraz jak to... I to na Śląsku kiedyś mieszkałem, miałem chłopaka w akademiku. Miałem kolegę w akademiku w pokoju, który był kapelnowcem, z tego co wiem, on jeszcze był z tego kapelnu już przedsierpniowego. No i pewnie nie ma żadnych dokumentów, a ja pamiętam, jak on po prostu przynosił paki ulotek i tak dalej. W tej chwili on właściwie, mimo że bardzo ryzykował, powiedzmy 83 rok to było spore ryzyko, prawda? Nie ma żadnych dokumentów, ale tutaj mamy na przykład na sali ludzi, którzy ryzykowali. Nie wiem jak tam ich status, Sławka, Mikołaja, prawda? Których wszyscy znamy. Nie wiem, czy oni złożyli, ale chodzi o to, że nie zawsze, być może w Zbowidzie, ale to była inna załoga. Jednak my pamiętamy swoich kolegów, co oni robili, jak się poświęcali. I co jest ważne, oni ryzykowali tyle samo, co my, którzy zostaliśmy złapani, prawda? Tyle samo. Tylko mieli szczęście, a dzisiaj nieszczęście, że nie zostali złapani. I jeszcze jest jedna rzecz. Tutaj kolega powiedział o VIP-ie. No właśnie, gdzie są nasze dokumenty związane, to nie do pana, ale tak ogólnie pytanie. No odsyłaliśmy książeczki wojskowe, prawda? Ja miałem szczęście, że mnie bronił akurat późniejszy prezes Trybunału Stanu z tej książeczki wojskowej. Ale inni nie mieli takiego szczęścia. Gdzie w ogóle nikt nie szuka tych dokumentów? A przecież ileś osób odesłało te książeczki, prawda? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zacznę od drugiego pana pytania. Nie wiem, nie mam pojęcia, to myślę, że tu IPN bardziej był pomocny w odnalezieniu śladów tej akcji odsyłania książeczek i czy one zostały zutylizowane, czy zostały zachowane. Sądzę, że zostały zachowane aż do końca istnienia bezpieki, no i potem być może niszczone. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą bardzo ważną kwestię przez pana poruszoną. Otóż, oczywiście, mówiąc pół żartem, pół serio, najwięcej szczęścia mają ci, jak pan słusznie zauważył, którzy zostali złapani. Dlatego, że ślad po internowaniu, areszcie, więzieniu pozostał w dokumentach najczęściej i jest dowodem, który można pozyskać w Instytucie Pamięci Narodowej. Ale ja wspomniałem o tym, że my unikamy, czy jakby nie chcemy powtarzać Zbowidu, ale raz jeszcze powtórzę, dla nas zeznania świadków to jest postępowanie administracyjne. Te zeznania składa się, podpisując świadom pełnej odpowiedzialności karnej, no bo tak to jest w KPA przyjęte. My nie negujemy zeznań świadków, tylko często one są tak absurdalne, że po prostu kwalifikują się do przyznania decyzji negatywnej. Podam przykład również bez nazwisk.
do nas wpłynął wniosek człowieka, lekarza, poświadczony przez świadka, bardzo znanej swego czasu postaci, a i obecnie też nieco. Otóż wniosek lekarza o przyznanie statusu, a jego zasługa dla niepodległości jest następująca. Otóż w 86 czy 7 roku zoperował ślepą kiszkę temuż działaczowi, dzięki czemu działacz mógł działać dalej na rzecz niepodległej Polski. Ja mówię o takich przypadkach. Natomiast, i to Państwo się uśmiechają, ale tak to niestety wyglądało. I teraz tak. Ale czy to nieprawda? Nie, no prawda, no prawda, tak. No więc właśnie. I teraz tak. Instytucja świadków poręczających za działalność takiej osoby, która nie wpadła, która działała, no, której się udało, tak, są jak najbardziej brane pod uwagę i traktowane jako materiał dowodowy, bo w każdym postępowaniu administracyjnym tak to się dzieje. Jeżeli mamy wątpliwości, bo na przykład te zeznania są niespójne, ale to się też może zdarzyć, dlatego że to minęło jednak trochę czasu i tak dalej, to ta funkcja rad powołanych przy wojewodach temu ma służyć. My całą wtedy dokumentację do takiej rady wysyłamy, rada się zbiera, rada działająca na terenie funkcjonowania takiego człowieka, no bo umówmy się, o tym zacząłem na początku mówić, czy powiedziałem na początku, to nie dotyczy milionów, to dotyczy kilkudziesięciu tysięcy ludzi w skali kraju, a może kilkunastu, więc to są osoby znane w środowisku, w przypadku Małopolski, Małopolski, Śląska, Śląska i tak dalej. Opinia takiej rady przesyłana jest do nas i jest niezwykle pomocna. Ale też ta rada, która została powołana przy szefie urzędu, będzie miała za zadanie opiniowanie sytuacji, w których rada na przykład wojewódzka też nie jest w stanie zaopiniować rzeczy pozytywnie czy negatywnie. Także mówię, no najwięcej, tu słusznie pan powiedział, szczęścia mają ci, którzy mają możliwość od razu przedłożenia dokumentów z Instytutu Pamięci Narodowej, ale ci, którzy takich dokumentów nie przedłożą, bo takowych nie ma, nie są skreślani od razu. To są osoby, które mogą ubiegać się również, składając własne zeznania, poparte relacjami świadków, opinią potem rady, i takich przypadków jest bardzo dużo. W pierwszej fali składanych do nas wniosków bardzo często były to wnioski, czy właściwie w większości były to wnioski bogato udokumentowane dokumentacją Instytutu Pamięci Narodowej. Bo w pierwszej kolejności zauważyłem, że zgłaszali się ci, którzy byli represjonowani w jakikolwiek sposób, czyli siedzieli internowani, więzieni i tak dalej. I to jest właśnie ta rzecz dość prosta w udokumentowaniu. Natomiast teraz ruszyła fala takich nieco bardziej skomplikowanych historii, ale tak jak mówię, to też nawet jeżeli jest przyznana decyzja negatywna, taka osoba może się odwołać od tej decyzji. To jest cały, my pochylamy się nad problemem każdego zgłaszającego się do nas z wnioskiem o przyznanie statusu i badamy go dokładnie, ale moje słowa o zbowidzie dotyczyły przypadków takich jak tego lekarza od ślepej kiszki, bo wtedy zaczniemy budować na nowo Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Panie ministrze, stał pan na czele delegacji do Izraela z komendantem Mroczuk, pan wspomniał niedawno. Miał tam miejsce incydent, że tak powiem, incydent o charakterze międzynarodowym. Otóż przed wejściem do Muzeum Holokaustu w Jawraszem wisi tablica o treści mówiące, że to Polacy mordowali między innymi. Proszę powiedzieć, czy miała miejsce jakaś nota dyplomatyczna, czy interwencja rządu? Bo przypuszczam, że raczej nie, bo przed kilku dniami prezydent Izraela powiedział, że jednak Polacy mordowali. Czy można sobie powiedzieć, kiedy się skończy to oszczerstwo, to pomawianie Polaków? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Precyzując, to wygląda troszeczkę inaczej. Mianowicie w Instytucie Yad Vashem znajduje się wystawa prezentująca, taka bardzo nowoczesna, multimedialna, dzieje Żydów w Europie tuż przed wojną, po dojściu Hitlera do władzy i w czasie okupacji. Częścią tej ekspozycji jest historia łódzkiego getta. Jeden z uczestników naszej delegacji, i tu mogę powiedzieć nazwisko, bo jest to osoba, która się w
wypowiadałem w tej sprawie też w mediach, pan pułkownik Tadeusz Michalski, żołnierz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, z Łodzi, więc ten temat jest mu szczególnie bliski. Lat temu 5 z rodziną był w Izraelu i odwiedzał Yad Vashem. I dostrzegł, że w tej części dotyczącej getta łódzkiego jest fotografia przedstawiająca dwóch ludzi w mundurach i podpisana w sposób następujący. Bram do getta w Łodzi strzegło przez 24 godziny formacja policji niemieckiej i polskiej. On wtedy zareagował, te 5 lat temu, bardzo mocno, złożył protest, spotkał się tu po powrocie do kraju z naczelnym rabinem i tak dalej i wszyscy mu obiecali, że to się zmieni. W związku z powyższym pan pułkownik Michalski, udając się razem z nami do Izraela i do Instytutu Yad Vashem, szczególnie był przywiązany do tego, aby zobaczyć salę, gdzie to zdjęcie przed 5 laty przez niego zostało dostrzeżone. No i niezwykle się zbulwersował, że to zdjęcie wisi dalej i ma ten sam podpis. Co więcej, jak się temu zdjęciu dokładnie przyjrzeć, to stoi na nim policjant niemiecki i policjant żydowski. Rzecz ma miejsce, jak wspomniałem, w Łodzi. Nawet zakładając, że część policji granatowej zachowała się nie tak jak trzeba w czasie II wojny światowej, to w Łodzi nie było policji granatowej, bo to był kraj, miasto wcielone do Rzeszy, Litzmannstadt, w kraju Warty, gdzie nie było nawet policji granatowej, więc ewidentne przekłady. Ponieważ był z nami wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, w związku z tym tego samego jeszcze dnia nasza placówka dyplomatyczna w Izraelu, tam jest niestety ten kłopot, że ambasador za chwilę się zmieni, więc jest taka troszkę nie najlepsza jak na czas kryzysu sytuacja, została zobowiązana do złożenia oficjalnej noty do Instytutu Yad Vashemu, aby rzecz skorygować. I w takiej atmosferze ostatniego dnia pobytu w Ziemi Świętej w Izraelu rzecz się miała i taki ślad po naszej obecności też został, że została zobowiązana nasza placówka do oficjalnego protestu, bo to jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić jako państwo polskie. Niestety. Instytut Yad Vashem rządzi się swoimi prawami, natomiast mówię, doprecyzowując, to nie jest tak, że przed Instytutem Yad Vashem jest tablica informująca, że Polacy mordowali Żydów. Absolutnie nie, nie, nie. To jest rzecz dotycząca tylko tego jednego zdjęcia z getta łódzkiego. Zresztą, jeżeli chodzi o upamiętnienie Polaków ratujących Żydów, no to Instytut Yad Vashem jest właśnie takim miejscem, w którym naprawdę można chodzić z podniesioną dumnie głową, bo jak się idzie wśród tych drzewek, czy potem już drzewek nie sadzono, tylko dawano tabliczki z nazwiskami. Proszę Państwa, na 27 tysięcy tabliczek, no ponad połowa to są nazwiska polskie. Więc to upamiętnienie z tamtej strony oczywiście jest, no ono nie jest tak bardzo akcentowane, jakbyśmy chcieli, no ale staramy się i między innymi takie wyjazdy temu służą, żeby narracja szła w stronę prawdy. I zresztą po wielu staraniach, które ostatnio były prowadzone, ekspozycja w Instytucie Yad Vashem została poszerzona o historię Rady Pomocy Żydom Żegota, bo tego wcześniej w ogóle nie było. Nie jest tego może jakoś tam nadmiernie dużo, ale to zaczyna tam na szczęście funkcjonować. Ale tu jeszcze raz odwołam się do tego, co powiedziałem na wstępie. Pan pułkownik Michalski, jeden z naszych, powiedziałbym, ambasadorów, miał absolutnie moralne prawo, największe, zaprotestować i nikt z obsługi tam Yad Vashem się temu, można powiedzieć, nie dziwił. Wszyscy w ukłonach, nie wiem, jaki będzie tego efekt, mam nadzieję, że pozytywny, powiedzieli, że ten błąd ewidentny, mam nadzieję, że wzmocniony protestem naszej placówki dyplomatycznej, naprawią. Naszym weteranom wolno mówić o polskiej historii i o historii nie tylko Polski. Wszystko.
bo oni tego doświadczyli, dlatego mówię, są najlepszymi naszymi ambasadorami również, w Izraelu. Tam jest jeszcze jedna kwestia, która jest bardzo ważna i którą mam nadzieję nasza bytność też nieco poprawi i uczulone zostały i ukierunkowane w tę stronę Instytut Polski, Polska Ambasada. Mianowicie tam w Ziemi Świętej żołnierze generała Andersa pozostawili bardzo wiele tak zwanych poloników. I część z nich przetrwała, a część niestety przy bierności w latach 90. i na początku tego wieku również naszej placówki, niestety z przykrością też trzeba powiedzieć polskiej misji katolickiej, uległa całkowitemu zapomnieniu albo zniszczeniu. Podam przykład. Trzecia stacja na Via Dolorosa, czyli trzecia stacja Drogi Krzyżowej, ona została w całości wystrojona, jeśli można tak powiedzieć, przez artystów, którzy z armią Andersa tam się znajdowali, z drugim korpusem, między innymi porucznik Tadeusz Zieliński, taki malarz, udekorował tę stację malowidłem niezwykłym, przedstawiającym Polską Drogę Krzyżową. Za Chrystusem podążają Polacy ze swoimi krzyżami, są ubrani w stroje góralskie, krakowskie, łowickie, kujawskie. Bardzo piękny fres. To jest stacja, która jest w zarządzie kościoła ormiańskiego. Ormiańskiego. Jak Państwo wiedzą, ta struktura religijna w Ziemi Świętej jest mocno skomplikowana i Bazylika Grobu Bożego jest tego dobrym przykładem. Tam jest cztery odłamy wyznań chrześcijańskich pokłóconych ze sobą i często bijących się wręcz na paschały, które tam w Bazylice Grobu się znajdują. Ale to już powiem. W każdym razie Ormianie tą stacją zawiadują. Jeszcze do niedawna znajdowała się tam tablica informująca, że te malowidła i rzeźby, tam jest też orzeł polski w koronie cierniowej, pozostawili żołnierze generała Władysława Andersa. I ta tablica parę lat temu przy absolutnej bierności naszej placówki, to było w latach 90., zniknęła. I jeżeli tam docierają polskie pielgrzymki, jeżeli mają dobrego przewodnika, no my mieliśmy najlepszego, bo był z nami ksiądz profesor Krostowski, najlepszy znawca tematu, to tam trafią i będą o tym wiedzieć. Natomiast dla przeciętnego odwiedzającego Ziemię Świętą pątnika jest to rzecz już zupełnie nieznana. Co więcej, obawiamy się, że jak za chwilę ten fresk z Polską Drogą Krzyżową na przykład zacznie się sypać, to w ramach renowacji może już zostać zamalowany. Stąd pojawił się pomysł przede wszystkim bardzo dokładnego udokumentowania wszystkich pozostałych poloników, stworzenia internetowego, wielojęzycznego przewodnika po polskich miejscach w Ziemi Świętej, bo część z tych miejsc, tak jak mówię, niszczeje, a część już w ogóle zniszczała, bo czwarta stacja Drogi Krzyżowej, szczególnie Polakom bliska, Jezus spotyka swoją matkę, ona już została zupełnie przebudowana w taki sposób, to znaczy przeniesiona w inne miejsce, tam gdzie była i miała polski wystrój, tam jest teraz butik z damską odzieżą, a stacja, która powstała i też znajdująca się w gestii kościoła ormiańskiego, nie ma już żadnych śladów polskiej bytności sprzed 75 lat. Bronią się jeszcze mozaiki w Bazylice Konania, które mają też element taki bardzo symboliczny, bo tam Andersiacy pozostawili scenę zdrady Judasza, odwołującą się wprost do zdrady Polski w 1939 roku, opatrzoną orłem polskim i to pewnie pozostanie, ale mówię, o tych miejscach musimy pamiętać, to też jest gorący apel naszego przewodnika księdza Chrostowskiego, żeby polskie pielgrzymki tam zaglądały, żeby polscy pątnicy o tym wiedzieli, że są te polonika. Żeby wiedzieli na przykład o niezwykłym miejscu w Tyberiadzie nad Jeziorem Galilejskim, gdzie został wybudowany ołtarz ojczyzny przez żołnierza Andersa. Mało kto w tym kościółku jest, a kościółek jest ważnym też z punktu widzenia religijnego, bo to jest według tradycji miejsce powołania świętego Piotra nad Jeziorem Galilejskim, przy czym jak w całej Ziemi Świętej te kościoły były budowane po wizycie w Ziemi Świętej cesarzowej Heleny, potem były we władaniu muzułmanów, potem odbijali je krzyżowcy, potem na wieki były we władaniu muzułmanów i potem wracały z powrotem do chrześcijan już w XIX-XX wieku i Andersiacy, jeżeli się dało, no to mieli tam swój wkład w odbudowę, pozostawienie polskich miejsc.
Ołtarz Ojczyzny w Tyberiadzie jest szczególny. Tam są herby Wilna, Lwowa, Gdańska, Poznania, Warszawy, Krakowa. Jest taki przejmujący napis Przywróć Boże wolność i wielkość Rzeczpospolitej, ale choć w Tyberiadzie bywają polscy pielgrzymi, rzadko do tego miejsca zaglądają. Więc pomysł, który tam się na gorąco też zrodził, już kończąc, jest taki, żeby wspólnymi siłami, to przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie zaangażowane, stworzyć bogaty przewodnik, również przede wszystkim w internecie, po polonikach w Ziemi Świętej i zadbać o to, aby te tablice, które zniknęły, powróciły, a być może dodać takie, które powinny informować o naszej tam bytności. To dotyczy na przykład takiego klasztoru w Latrun, niedaleko Jerozolimy. To jest ważne miejsce, bo tam jest Wielkie Muzeum Armii Izraelskiej, bardzo odwiedzane przez Żydów. Tam się odbywają przysięgi wojskowe, państwo zmilitaryzowane ze wszech miar. I w tymże klasztorze obok stacjonował sztab brygady generała Stanisława Kopańskiego. No, marzeniem naszym jest, aby w przyszłym roku odsłonić tam tablicę informującą. Podobnie zresztą jak w miasteczku Emaus, znanym z Ewangelii, gdzie z kolei odbywały się i odprawiał biskup Polowy Gawina msze święte dla II Korpusu Polskiego. Musimy takie ślady wielojęzyczne tam zostawiać, bo to dopiero wtedy pokazuje naszą historię i nasz wkład w dzieje innych państw. Kończąc już zupełnie ten wątek, powiem, że w czasie naszej bytności podkreślaliśmy też jedną rzecz, biorąc pod uwagę, że w tym roku obchodzimy 70. rocznicę powstania państwa Izrael. Mianowicie podkreślaliśmy rzecz następującą. Gdyby nie to, że generał Anders przymknął oko, a potem prezydent Raczkiewicz usankcjonował to formalnie i żołnierze polscy narodowości żydowskiej swobodnie mogli opuścić szeregi Wojska Polskiego, mówiąc wprost, zdezerterować bezkarnie, zapewne państwo Izrael, a na pewno armia izraelska by po wojnie nie powstała, bo z nich się zresztą rekrutowała. Na 4000 Żydów, którzy tam dotarli, około 3000 pozostało i nie wyciągane były z tego tytułu żadne konsekwencje. Zresztą generał Anders uważał, że z żołnierza, który nie chce dalej walczyć, no żadnego pożytku specjalnie nie ma. Ale około 1000 pomaszerowało dalej i groby są chociażby na Monte Cassino, to też warto przypominać. Byliśmy między innymi na grobie Begina, czyli bieguna, ponieważ jeden z uczestników naszej pielgrzymki, pan major Otton Hulacki z Wielkiej Brytanii, to jego najbliższy przyjaciel z łagru. I tak się buduje właśnie relacje między państwami, kiedy Hulacki po 70 latach jest na grobie swojego kolegi, z którym, jak opowiadał razem, mówi tylko Begin był bystrzejszy, szybciej łapał koty i psy i dlatego, żeśmy nie umarli z głodu na Syberii. I mówi, chciałem go odwiedzić po tych 70 paru latach, bo już nigdy po wojnie żeśmy się nie spotkali. Tutaj nasze drogi się rozeszły, ja poszedłem dalej na Monte Cassino, on został tu, potem był premierem Izraela. No to są obrazki, które najlepiej moim zdaniem przyczyniają się do poprawy relacji również międzynarodowych i które pokazują, że na przykład również powstanie państwa Izrael, czy się to komuś podoba, czy nie, jest znaczący, żeby nie powiedzieć kluczowy. Przepraszam, panie ministrze, ale Nie, Adam, pana prezydenta. Spokojnie. Ale pana prezydenta Izraela? Izraela, tak. Ale cóż to komentować? No to przecież wszyscy wiemy, że słowa co najmniej krzywdzące i uważam, że no po pierwsze nie powinny paść, a po drugie myślę, że powinna być jakaś stosowna ku temu reakcja, zwłaszcza, że mamy za chwilę rocznicę w czwartek 75. powstania w getcie. Równarodowy. Proszę. Ja mam na koniec, bo myślę, że tu już powoli się zbliżamy do końca, pytania takie bardziej przyziemne. No to my będziemy decydowali, czy... myślę, no dobrze. Zejdźmy po prostu do bardziej przyziemnych spraw, takich bezpośrednio do urzędu. Tu była poruszana sprawa uprawnień zdrowotnych. No, moim zdaniem, z tego co ja słyszę, do mnie się zgłasza parę osób i dzwoni, więc no nie jest tak różowo i uprawnienia zdrowotne są w większości nierespektowane. Więc oczywiście możemy tu indywidualnie walczyć o każdą przechodnię, ale to, no, to jest dosyć taki pracochłonny, a poza tym no,
ludzie nie chcą się skarżyć ze swoim własnym lekarzem, więc prośba by była do urzędu, żeby ponowił informacje do tych regionalnych NFZ-ów, bo no przynajmniej załatwimy większość spraw, jak zostaną jakieś takie liczne przypadki, to wtedy możemy indywidualnie walczyć z poszczególnymi. Natomiast kilka spraw takich, pytań takich proceduralnych. Bo też mam takie przypadki ludzi, którzy na przykład wystąpili do Państwa, uzyskali decyzję pozytywną, ale jedynie w części, czyli zostali uznani za działaczy opozycji antykomunistycznej. Natomiast z ustawy wynika, że należy też im się status osoby represjonowanej. I teraz mamy sytuację, że minęły terminy odwoławcze, tam te terminy mamy dwutygodniowe, czy też miesięczne, w zależności od, czy mówią o zaskarżeniu, czy o zwróceniu się, o ponowne rozpatrzenie. Jak jest w tej sytuacji? Bo w papierach, znaczy może być tak, że w papierach, które u Państwa leżą, to wynika z tych papierów, że oni powinni dostać podwójny ten status, podwójnych wiz, ale może też być tak, ponieważ te papiery cały czas spływają, to kwerendy można robić, może nawet jeżeli teraz nie było dowodów na represję, w myśl ustawy, bo tutaj Pan wie, ja wiem, że to nie tylko osoba aresztowana i tam internowana ma ten wpis, ja akurat jestem z FIP-u, więc my tam generalnie wpisy o represji mamy, jeżeli chodzi o dużo być kolejów z końca lat 80. I teraz jaka procedura w przypadku takich osób, które aktualnie mają legitymację, mają odznaki, ale mają wpis pojedynczy, czyli nie mają wpisu represja. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa jest sprawa dowodów. Ja tu kolega już tam mówił o zeznaniach, ale czy na przykład Państwo respektują, to też indywidualna sprawa, czy Państwo respektują z IPN-u dowody elektroniczne, bo też niektórym, nie chodzi o IPN krakowski, ale akurat o delegaturę polską, że kolega otrzymał na dyskietce, bo oni chciano, znaczy no, na płytce dostał dowody, bo jak mi powiedziano, oni teraz nie mają możliwości tego wydrukowania, więc nie ma podbitych, nie ma uwierzytelnionych, a ma wersję elektroniczną, prawda? O te trzy rzeczy. Dziękuję bardzo. Uprawnienia zdrowotne, tak jak to jeszcze raz powtórzę, ale być może to jest dobry pomysł, ja już dwukrotnie pisałem do prezesów NFZ-u. Mam zobowiązanie takie, że będą informować placówki. Być może trzeba to ponawiać raz na kwartał, żeby to dotarło niżej. Druga sprawa. Jakby podwójność tych uprawnień, czyli status działacza opozycji i osoby represjonowanej, oczywiście nie zmienia w niczym posiadalnych przywilejów, bo one są dokładnie takie same, one nie uwielokrotniają się i tak dalej. To honorowa sprawa, żeby mieć to napisane. Otóż w naszej ustawie jest zapis, który umożliwia wznowienie, nie w trybie odwoławczym, tylko na przykład pojawią się nowe dowody, postępowania raz jeszcze. Czyli jak najbardziej droga jest otwarta, bo to działa też w drugą stronę. Osoby, to bardzo rzadko się zdarza, ale osoby otrzymały status działacza, a tymczasem pojawiły się dokumenty świadczące o tym, że takiego statusu otrzymać nie powinny z uwagi na jakieś zaangażowanie we współpracę z organami bezpieczeństwa lub innymi organami PRL-u. Podam też przykład. Człowiek otrzymał status, nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, ale aresztowany podczas śledztwa wysypał wszystkich i złożył zeznania obciążające wszystkich swoich kolegów. Padły dwie drukarnie, to rzecz gdzieś tam na północy Polski się odbywała. I teraz wznowione zostanie postępowanie uchylające decyzję o przyznaniu statusu. Dlatego, że z ustawy też wynika, że działalność nie mogła spowodować uszczerbku na działalności niepodległościowej innych osób. On nie podjął wprost współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, ale podjął bardzo szeroką współpracę z wymiarem sprawiedliwości PRL. Także w każdej chwili, kiedy pojawią się nowe dowody, można wznowić postępowanie w sprawie przyznania czy rozszerzenia tego statusu. Trzeba złożyć je po prostu wraz z wnioskiem.
I dowody elektroniczne jak najbardziej, bo ja rozumiem, że to jest tego typu sytuacja, że delegatura Instytutu Pamięci Narodowej z różnych powodów nie mogła wydrukować tak, tego raportu. To wtedy dokument elektroniczny jest traktowany również jako dowód, jest podpinany do akt sprawy, jest przeglądany, więc jak najbardziej. O ile ja się orientuję, delegatura podlega oddziałowi, w związku z tym nie jest... No Wrocław. Rozumiem, że we Wrocławiu mają chociaż jedną drukarkę. Może były pokaźne akta. Bo w Opolu delegatura to jest tak naprawdę jedna osoba. Proszę. Panie ministrze, Małgorzata Janiec, członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika tych, co stawiali opór komunistowi 1944-1956. Dwie refleksje, jedna prośba zgodna z kompetencjami pańskiego urzędu. Pierwsza refleksja to powiedział pan o ustawie degradacyjnej, że lepiej by było, żeby tych żyjących, proszę pamiętać o tym, że wdowy po tych nieżyjących numerach korzystają z tych przywilejów emerytalnych, więc to jest też obciążenie dla budżetu. Druga refleksja dotycząca ustawy z ubiegłego roku z września o rozdzieleniu Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. I tutaj ustawodawca popełnił błąd, ja o tym sygnalizowałem, ponieważ wiele organizacji kombatanckich z tytułu wieku autentycznych kombatantów, nie mówię o Radzie do Spraw Osób Represjonowanych, tylko do spraw kombatantów, z całym szacunkiem dla tych, to pięcioosobowe składy rad do spraw kombatantów muszą się legitymować legitymacją kombatanta. Powiem tak, ja od 15 lat się zajmuję kombatantami, z całym szacunkiem dla nich, ale pięcioosobowy skład mędrców, którzy no, niestety mają problemy, prawda? Nie tylko fizyczne, ale także innego typu. Nie ma informacji, co się tam dzieje i tutaj taka refleksja, żeby po prostu ustawodawca naprawił ten błąd, bo we wszystkich województwach jest ten sam problem, prawda? Ja nie jestem kombatantem, ale wiele organizacji powołało trochę młodszych prezesów, bo tam jest praca wolontariacka u podstaw. I trzecia prośba, a to już jest prośba, nie refleksja, a zgodna z kompetencjami urzędu, który pan godnie reprezentuje, a prosiłabym o poparcie budowy tego pomnika, o zwrócenie się w imieniu pańskiego urzędu do Rady Miasta Krakowa. To nie jest nakaz dla prezydenta i dla radnych Miasta Krakowa, natomiast poparcie urzędu zgodnie z ustawami dekomunizacyjnymi o budowie tego pomnika, który od 18 lat nie może powstać. Z 13-osobowego komitetu, z 13-osobowego komitetu żyją tylko 3 osoby i to bardzo zasłużone. Honorowy obywatel miasta Krakowa, działacz grupy katyńskiej, pan Andrzej Kościewski, kapitan Andrzej Kościewski, oni są już po 90 i 98-letni major Stanisław Szulo. Jeszcze na koniec przypomniałam sobie o sprawach odznaczeń i awansów. Na pewno któraś z tych spraw leży w kompetencji pańskiego urzędu. Dla tych bardzo dorosłych i doświadczonych ludzi satysfakcji nie sprawia pośmiertne odznaczenie i pośmiertny awans. I to jest, uważam, skandal. I tego wszędzie, gdzie tylko spotykam osoby odpowiedzialne i władne coś posunąć do przodu, nie na zasadzie tak w najbliższym możliwym czasie. Natychmiast. Dziękuję. Proszę państwa, ustawa założyła, że rady kombatanckie, mówimy o weteranach wojennych, mogą się składać z właśnie osób posiadających uprawnienia, czyli z weteranów, kombatantów walk o niepodległość. Dlaczego to są te rady powołane przy wojewodach? One nie mają aż takich kompetencji jak te rady do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej, bo te rady kombatanckie nie opiniują żadnych wniosków i tak dalej, mają integrować środowisko kombatanckie. Dlaczego tak pomyślałem? Otóż, proszę państwa, do tej pory, bo kiedyś to była kompetencja wojewodów, potem przeszła do marszałków, wróciła do wojewodów i słusznie, dlatego że
to powinno być w administracji państwowej, do administracji państwowej przypisane, skoro Urząd do Spraw Kombatantów jest organem administracji państwowej, a nie samorządowej. Otóż, kiedy zrobiliśmy przegląd rad kombatanckich działających przy marszałkach, to praktycznie w żadnym województwie nie było przewagi osób z uprawnieniami kombatanckimi, tylko byli młodzi działacze, którzy weszli w struktury i słusznie, niech działają się jako w Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w Związku Żołnierzy NSZ, no w tego typu organizacjach. Natomiast pytanie, czy taka rada kombatancka, to jest oczywiście pod dyskusję i przyjmuję tę uwagę, nie powinna jednak składać się tak, jak jest to w chwili obecnej, z kombatantów, czyli posiadających uprawnienia. Bo czym innym jest działalność na rzecz środowiska? Te rady tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, mają charakter honorowy, a opiekę sprawuje wojewoda, współpracując z organizacjami kombatanckimi. Ale przyjmuję, odnotowałem i pod dyskusję. Jeżeli chodzi o poparcie, jak najbardziej tak. To, jak pani słusznie zauważyła, poparcie dla tego typu inicjatyw wyrażone przez Urząd do Spraw Kombatantów nie jest wiążące dla nikogo, ale jest pewnie jakimś tam przyczynkiem pod rozwagę. To prawda. Odznaczenia i awanse. Proszę Państwa, Urząd jest wyłącznie pośrednikiem w opiniowaniu wniosków awansowych i odznaczeniowych. Odznaczeniowych jesteśmy pośrednikiem bądź też inicjatorem, ale decyzję ostateczną podejmuje Prezydent Rzeczpospolitej po zasięgnięciu opinii kapitułu. W związku z tym u nas, proszę mi wierzyć, dokumenty z tym związane, bo my znamy specyfikę środowiska i wiemy, że są to osoby mające już blisko 100 lat, wnioski nie leżą długo, są błyskawicznie przekazywane dalej. Czasem niestety w pięknych życiorysach jest taka rysa, która powoduje, że tego wniosku dalej nie przesyłamy. I powiem szczerze, że trzeba mieć dużą odporność psychiczną, żeby czytać akta niektórych kombatantów, których się uznawało przez lata, a przecież w tym środowisku obracam się i działam od wielu, wielu lat, za wielkich bohaterów narodowych. Tylko że ci bohaterowie na przykład tuż po wojnie wstępowali ochoczo do PPR-u, organizowali zabezpieczenie jako ormowcy wyborów w 1947 roku i referendum 1946. Byli członkami partii do 1990 roku, aż do rozwiązania. No potem się nigdy nie chwalili. Ale zwłaszcza, że dotyczy tego okresu tuż po powojennego. No podam przykład. Człowiek, który do niedawna był jednym z najbardziej cenionych na Mazowszu AK-owców, jak się okazało, nigdy nie służył w Armii Krajowej. Był żołnierzem, był harcerzem Szarych Szeregów i potem, ponieważ to się działo po prawej stronie Wisły, kiedy szedł front, wstąpił do pierwszej armii i famu. No, przeszedł piękny szlak bojowy przez Wałkomorski, przez Siekierki, zdobywał Berlin. No, ale nie był w Armii Krajowej, a wszyscy myśleli, że on był łakowcem. Bo on schodził z opaską Armia Krajowa i mówił, że walczył w Powstaniu Warszawskim. Tak to niestety wygląda. To jest czasem, mówię, bolesne doświadczenie, ale te, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości, przesyłamy do pana prezydenta i staramy się, żeby jednak tempo prac tam było odpowiednio szybkie, bo oczywiście nie ma nic przykrzejszego niż wręczanie na przykład nadanego odznaczenia, ale wręczanie już nad trumną rodzinie albo nadanego na CITO, kiedy weteran odejdzie na wieczną wartę. Jeżeli chodzi o awanse, my tu jesteśmy już wyłącznie pośrednikiem. Decydentem jest minister obrony narodowej. W przypadku awansów generalskich jeszcze to musi mieć decyzję pana prezydenta i tak samo awansu na pierwszy stopień oficerski. Natomiast oczywiście ja powiem szczerze, że o ile odznaczenia i niektóre awanse nie budzą żadnych moich wątpliwości, o tyle u nas pewna skądinąd charakterystyczna dla polskiej natury mania awansowa bywa i orderowa bywa często nieco smutna i przykra, bo to taka no, trochę nasza przywara, bo często ci nasi weterani umierają w stopniu wyższym niż ich dowódca w czasie II wojny światowej. Przypomnę, że marszałek Piłsudski awansował powstańców styczniowych na pierwszy stopień oficerski,
ale potem żadnych awansów wyżej oni już nie otrzymywali. Byli wszyscy zrównani w stopniu porucznika, no chyba, że ktoś już był porucznikiem III Powstania Styczniowego. No ale to już są oczywiście rzeczy nie do nadrobienia, bo taką przyjętą metodologię. Natomiast też jesteśmy bardzo ostrożni w awansach, które wynikają tylko z faktu wieku. To znaczy, jeżeli ktoś został awansowany, nie wiem, 5 lat temu do stopnia majora, w sposób absolutnie zasłużony za działalność niepodległościową i potem działalność społeczną, no i przez ostatnie 5 lat no, jakby nic się nie wydarzyło tak szczególnego, żeby go awansować do stopnia podpułkownika, tylko oprócz tego, że jest starszy o 5 lat, to w szczególnych przypadkach czynimy wyjątek. Natomiast co do reguły, no staramy się, żeby te stopnie jednak miały charakter naprawdę bardzo, bardzo prestiżowy i wyjątkowy, bo inaczej dojdzie do dewaluacji. Do niej już doszło w PRL-u i doszło w latach też trochę 90., ale tak jak mówię, my jesteśmy tutaj tylko pośrednikiem. No, piękna akcja awansowa, którą minister Macierewicz zrobił w ubiegłym roku, czyli awans na pierwszy stopień oficerski wszystkich kleryków z tych karnych kompanii, kleryków wcielonych do wojska. Oni wszyscy zostali porucznikami. Bardzo piękna, zresztą doceniona przez środowisko akcja. Przy okazji naczelnik Wojsk Śląski został awansowany. A to już w ogóle... Proszę bardzo. Nie często się zdarza, że przedstawiciel władzy... Pan minister powiedział, dlatego że poprze. Skorzystam z okazji. Mianowicie myślałem już, że będę na starość miał święty spokój. To prezydent nasz i Sejm nasz, prawda, i władza nasza. Tymczasem od jakiegoś czasu dowiedzieli jakichś idiotycznych zwarć polegających na tym, że się stawia pana prezydenta przed faktem dokonanym przy okazji ustawy degradacyjnej. Przyklasnąłbym temu, jako już stary człowiek, przepraszam, nie kokietuję, gdyby oni żyli w Jaruzelskich Kiszczach. Wtedy była pora i wtedy był czas na to. Dzisiaj, w sytuacji jak to są grupy, ważne jest, co władza dostarcza społeczeństwu, narodowi. A teraz władza dostarczyła społeczeństwu degradację trupów, prawda? Pomijam fakt, że ten jeden z tych trupów był prezydentem Rzeczypospolitej. W prowadzonym wyniku obrad okrągłego stołu, to o czym tutaj wszyscy mówili, wszyscy wiedzą, prawda? Przy okazji restytucji. Nie da się pewnych rzeczy odwrócić, nie da się pewnych rzeczy zamazać. Polska nigdy nie była Związkiem Radzieckim i nigdy nie będzie. To nie tak jest, że się wymarzę z pamięci. Trzeba wiele zrobić do edukacji, żeby powiedzieć, jak to było, co się z tym działo. Nie można zamykać oczu na fakty, które miały miejsce. I jeszcze jedna a propos tego, co pani Janic mówiła. Pan, a pański urząd może z urzędu przecież wystąpić do odznaczenia tych ludzi z Armii Krajowej, z Narodowej Sił Zbrojnej, którzy nie żyją, których pomordowano. I myślę, że najwyższa pora jest to zrobić, prawda? Rodziny jeszcze, jeżeli są, to będą, jeżeli nie, to parafie jakoś. Jeszcze Adaś, ja wiem, co mi pokazuje, grałem w kosza kiedyś. Ale jeszcze mam jedną taką refleksję a propos tych żali do pana. No przypomina mi się, prawda, Mickiewicz, jest bez ogona, to jest jak szlachcic bez urzędu, prawda? Musimy mieć jakieś odznaczenia oraz taką anegdotę po stanie wojennym, co słychać w eleganckim świecie, nie wiem, nie byłem internowany. W związku z tym order mi się należy. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o te odznaczenia i pośmiertne, i za życia, to my to czynimy, bo my nie tylko jesteśmy pośrednikiem opiniującym wnioski na przykład Światowego Związku Żołnierzy AK, ale również inicjatorem wystąpień do pana prezydenta z wnioskami, więc to się dzieje. Te pośmiertne ordery są przyznawane przez pana prezydenta kilka razy w roku, wręczane rodzinom. Duża akcja wręczania żołnierzom wyklętym i ich rodzinom. Te, których pan prezydent osobiście nie może ze względów choćby czasowych wręczyć, są przekazywane przez nas, ale decyzję oczywiście finalną podejmuje
prezydent Rzeczpospolitej. Natomiast pragnę zapewnić, że no dziennie to jest naprawdę kilkanaście wniosków dla żywych i tych, którzy odeszli, więc to się dzieje. One są czynione też z naszej własnej inicjatywy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię degradacyjną, to ja powiedziałem i wyraziłem mój pogląd. Ja uważam, że w pierwszej kolejności, co nie przekreśla odbierania pośmiertnie, ale w pierwszej kolejności powinni zostać zdegradowani żyjący, bo ma to wtedy wymiar nie tylko symboliczny, ale też realny, co oczywiście nie oznacza, że nie należałoby uporządkować tych kwestii, które tu przy okazji dyskusji o ustawie degradacyjnej były najczęściej podnoszone, czyli degradacji przede wszystkim członków WRON-u, a szczególnie Jaruzelskiego i Kiszczaka. Natomiast jak mówię, mój pogląd jest taki, jesteśmy też gotowi jako urząd przedłożyć ministrowi obrony narodowej, bo on będzie organem właściwym poza generalskimi stopniami, pełną listę, jeżeli losy tej ustawy potoczą się tak, jak zakładał projekt zgłoszony przez rząd. Już teraz listę naprawdę haniebnych życiorysów, którym te stopnie się po prostu w żaden sposób nie należą, a te osoby żyją, są wśród nas. Są często bardzo pogodni, mili, starsi panowie i panie. Panie ministrze, bardzo dziękuję za to, że bardzo jeszcze raz dziękuję.